Dobry wieczór Państwu. Witajcie serdecznie na spotkaniu, w trakcie którego będziemy mówili o tym, co tak naprawdę można zrobić z klas VR. Jak to działa? Jak działa system edukacyjnych gogli wirtualnej rzeczywistości? Być może Was będzie interesował właśnie taki zakup w ramach laboratoriów przyszłości. Ja teraz udostępniam. Dajcie znać, czy mnie słychać, bo wiecie, dzisiaj jak zwykle skomplikowany set jest tutaj z nami. Okej, okay, jest pan Ignacy, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Fajnie, że jesteście. Super. Powiem wam szczerze, a zresztą za chwilę wam powiem, jak się pokaże, także jeszcze chwilkę mi dajcie czasu. Przygotujcie się. Woda, mam nadzieję, przygotowana. Kawa, herbata, kto co woli. Docieracie. O, dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Jest Ewelina. Super. Dobra, udostępnijcie, bo to jest czas na udostępnianie. Ja też już to zrobiłem. O, jest Małgorzata. Słuchajcie, słychać, piszecie. Super, fajnie. Miło mi serdecznie. Udostępnijcie, dlatego że to może być ważne dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyborem sprzętu dotyczącego, ogólnie dotyczącego projektu Laboratoria Przyszłości, a jednym z elementów są właśnie gogle wirtualnej rzeczywistości. I dlaczego by nie skorzystać? A ja wam za chwilę opowiem bardzo ciekawą historię, także już za chwilę wam się pokazuje. Dajcie mi momencik. Dobry wieczór, pani Aniu. Fajnie, że jesteście. Zaproście, oznaczcie osoby, które mogą zadecydować o zakupie fajnych rzeczy dla waszej szkoły. Dobra, no to co? Lecimy. Ten teren, ten teren, ten teren. No. Dzień dobry Państwu bardzo. Z tej strony niezmiennie gościu z żółtej koszulce, czyli woźny do internetów, najlepszy ponoć. O czym dzisiaj będzie mowa? A o tym. I teraz opowiem Wam ciekawą historię. Tutaj proszę bardzo, to jest zestaw Class VR. Actin, firma Actin w Polsce jest przedstawicielem tego rozwiązania. I już Wam opowiadam, dlaczego się w ogóle spotkaliśmy. To jest dosyć ciekawa historia, dlatego że jakiś czas temu robiłem webinar dla Was na temat wirtualnej rzeczywistości i właśnie laboratoriów przyszłości, pokazywając inny produkt. I w komentarzach pod tym nagraniem odezwał się, jak się nie mylę, jeden z szefów, a być może szef firmy właśnie Actin, i w bardzo kulturalny, fajny sposób dyskutował z wami, dając wam dostęp nawet do portalu, na którym możecie sobie sprawdzać te materiały i testować i w ogóle sprawdzić, jak to wszystko działa. I na tyle mi się to spodobało, to profesjonalne podejście, bo jakby ja zwróciłem tam uwagę na to, że z materiałów, które znalazłem w sieci, nie wydaje mi się, że to może być fajne rozwiązanie. Taka była prawda. To jest dobre. Komentarz dla zasięgów, na które zasługujesz. Bardzo dziękuję, Wiktorio. Wiecie, chodzi o to, że ja wtedy opowiadałem o tym produkcie i mówiłem, że to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, ale rzeczywiście jest tak, że nie testowałem go sam, wgłębiając się w różne rzeczy, tylko opierałem się na informacjach, filmikach na YouTubie, na informacjach, które znalazłem w sieci. I skontaktowałem się z panem Arkiem, jak dobrze kojarzę, chyba tak, z firmy Actin. I mu podziękowałem za jego fajne komentarze i tak doszliśmy do wniosku, że a być może chciałbym przetestować. I wylądowały u mnie, uwaga, proszę bardzo, kartony. To jest karton z zestawem 4, ale to nie tylko, do testów, to 4 gogle. I jeszcze mam drugi z zestawem 8, które sobie przez jakiś czas teraz testowałem. Dzisiaj też będę miał dla was gościa specjalnego. Gościem specjalnym będzie mój syn, który cicho siedzi sobie z boczku, co jest niesamowite, on potrafi cicho siedzieć. Dlatego, że chciałbym, żebyście zobaczyli reakcje możliwe młodych ludzi, którzy mogą używać takich gogli, ale przejdziemy sobie też przez różne inne rzeczy. To będzie
jakby test, który ma pokazać wam, jakie są zastosowania, które na mnie zrobiły duże wrażenie, znaczy możliwości tych gogli. Jednocześnie też pokażę wam uczciwie, bo tak się dogadaliśmy, na co trzeba zwrócić uwagę, co może w przyszłości być dla was bolączką. Tak, żebyście podejmowali tą decyzję na temat tego zakupu na przykład takich gogli z dużą świadomością, jak to działa, czyli to jest raz. Naszym gościem dzisiaj będzie Łukasz Gierek, który za chwilę nam fajną prezentację dotyczącą wirtualnej rzeczywistości, bo on też jest jakby ekspertem w dziedzinie w ogóle technologii, ale też wirtualnej rzeczywistości. I jeszcze też będzie Patryk z firmy właśnie Actin, który będzie nam pomagał i odpowiadał na wasze pytania, więc na końcu będą pytania i odpowiedzi, ale co ciekawe, na czacie możecie spokojnie zadawać pytania właśnie dla ludzi z firmy Actin, którzy umówiliśmy się, że będą też dla was tutaj dzisiaj spędzali czas, więc możecie spokojnie sobie z nimi dyskutować, zadawać pytania, oni włączą się na czacie i będą wam odpowiadać, gdybyśmy my w tym czasie robili coś innego. Czyli pokaz na żywo, trochę wiedzy, pytania, odpowiedzi, mój syn, zobaczymy, jakie emocje są związane z materiałami, które udostępniamy, czy też są możliwe, są dostępne na tych goglach i informacje, jak one w ogóle działają, jak takie coś wykorzystać. No to co? Zaczynamy, 20.07. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy są teraz i zapraszam wszystkich tych, którzy będą oglądali retransmisję. Pamiętajcie, rzeczy, które się odbywają teraz, to całe nagranie zostanie. 20.07 i mówimy o dniu 17 listopada, więc jeśli będziemy odnosili się do jakichś kwestii datowych, to pamiętajcie, że wszystko miało miejsce 17 listopada i w obszarze tego czasu się tutaj będziemy poruszać. Na początek wpuszczę sobie Łukasza Gierka i Patryka, tak żebyście poznali, z kim dzisiaj się spotykamy. Cześć panowie. Dzień dobry, cześć. I ustalmy od razu jedno, to nie my jesteśmy tymi synami, którzy czekają cicho. Chociaż byliśmy cicho tutaj za mikrofonem i za kamerą. Nie mamy nic wspólnego z tym człowiekiem żółtej koszulce. No prawie genetycznie nie macie nic wspólnego z tym, ale to, że coś tam gdzieś tam mamy coś wspólnego, to wszyscy wiedzą. Słuchajcie, no tak, dzięki, że znaleźliście czas na to, żeby dzisiaj się z nami spotkać. Patryku, mam nadzieję, że możemy liczyć na twoją fachową pomoc. Wiem również, że szkolisz, pokazujesz, prowadzisz webinary. Rozumiem, że wszelkiego rodzaju informacje na temat tego produktu znajdziemy też na stronie actin.pl. Mam ją otwartą w drugiej zakładce, więc żebym też się nie pomylił, ale chyba adres dobry powiedziałem, prawda? Tak, dokładnie. actin.pl. No. Bardzo proste. Witam wszystkich serdecznie. Ja wcześniej miałem wyłączony mikrofon, nie mogłem się przywitać, mówiłem, ale nie było mnie słychać. Także dzień dobry, witam wszystkich. Dokładnie. Słuchajcie, actin.pl. Ja sobie tutaj jeszcze wpiszę, żeby wam wyświetlić adres, żebyście wiedzieli, gdzie trafić, żeby dowiedzieć się więcej jeszcze. I być może nawet, o proszę bardzo, tu się widzimy. Znaczy, tu możecie znaleźć ten produkt i w ogóle klas. Czekajcie, bo literówka mi się zrobiła. Widzicie, tak to jest, już edytuję. Klas VR. O tym mówimy, o takim rozwiązaniu technologicznym się będziemy mówili. Na początek chciałbym oddać głos Łukaszowi. Ja, Patryk, teraz trochę pójdziesz znowu do reżyserki, poczekać sobie, a Łukasz niech nas tutaj pozabawia wiedzą na temat wirtualnej rzeczywistości. Jeszcze się zobaczymy, także Patryku, jeszcze masz chwilę czasu na to, żeby sobie przygotować się do dalszych trudnych pytań od nas, także uważaj. Dobra. Dzięki. Dobra, to Łukasz, jedziesz z tematem, jeżeli potrzebujesz, udostępnij ekran. Słuchajcie, no tak jak taki dobry nauczyciel, to wypadałoby sobie usystematyzować wiadomości, jak to się zawsze mówi do uczniów, że powinniśmy sobie te wiadomości usystematyzować. Ja bym chciał was zaprosić do czegoś, co sobie nazwałem wehikułem czasu i w tym właśnie wehikule czasu będziemy sobie funkcjonowali, a pod koniec tej prezentacji wyjaśnię, dlaczego właśnie taką formę zapowiedzi w ogóle technologii VR wybrałem, bo chyba o tym należy powiedzieć. Przenosimy się do roku 1838, w którym to angielski fizyk Charles Wheatstone zbudował aparat do przestrzennego oglądania obrazów. Urządzenie dawało iluzję widzenia przestrzennego. Ten aparat wyglądał właśnie tak jak teraz i to urządzenie dawało taką iluzję głębi i dlatego, że każdy z oczu widział obraz wyświetlany pod trochę innym kątem i ten obraz z takiego obrazu dwuwymiarowego stał się obrazem trójwymiarowym, a to urządzenie nazywało się stereoskopem i mniej więcej na tej samej zasadzie działają obecne urządzenia klasy VR, ale musicie wiedzieć taką jedną rzecz, że w roku 62 wydrążono tunel pod Mont Blanc. Dlaczego o tym mówię? Bo w tym samym roku wymyślono tak naprawdę pierwszy system wirtualnej rzeczywistości, który nazywał się sensoramą. Ta sensorama, bo VR ma już bardzo dużo lat, jest dosyć takim, można powiedzieć, starym wynalazkiem. W 62 roku fizyk
Morton Hayling tak naprawdę stworzył tą sensoramę, taką maszynę, która była jednym z takich pierwszych przykładów imersyjnej technologii, bo będziemy mówili dzisiaj o imersji. Wszystko to, co się będzie działo, czy co się dzieje w okularach, tak naprawdę nazywane jest doświadczeniami. Imersja to jest trochę taka podobna nauczanie przez chłonięcie. My się przenosimy do zupełnie innej przestrzeni, dostajemy inne bodźce, możemy się obracać, możemy oglądać różne rzeczy, możemy różne rzeczy dotykać, możemy wchodzić z nimi w interakcję. Sensorama była czymś bardzo podobnym. Jednym z pierwszych filmów, który był w sensoramie zainstalowane, czy tym filmem pierwszym, była podróż motocyklem po Nowym Jorku. Mieliśmy wibracje, mieliśmy ruch, mieliśmy nawet zapach. Ja tak się zastanawiam, czego był to zapach, czy spalin, czy też był to zapach jakichś ładnego otoczenia gdzieś w pobliżu Central Parku, jeżeli ten motocykl by przejeżdżał, to rzeczywiście mogłoby tak być. I te urządzenia są bardzo, bardzo podobne do tych wszystkich urządzeń, które są w supermarketach różnych, czy w galeriach handlowych, gdzie dzieciaki mogą się przejechać na motocyklu, albo na przykład mogą sobie jechać bolidem Formuły Pierwszej. To jest dokładnie ta sama rzeczywistość, bo rzeczywistość wirtualna, czyli ten taki VR, o którym my sobie mówimy, jest to nic innego jak rzeczywistość, która jest generowana przez komputer. Obraz jest generowany komputerowo, tylko i wyłącznie w takiej formie. To, że my mamy okulary pozwalają nam ten obraz sobie przeglądać, natomiast możemy powiedzieć, że każda z gier komputerowych jest też wirtualną rzeczywistością, bo przeistaczamy się na przykład w postać, którą będziemy, nie wiem, zdobywali jakieś wyzwania albo chociażby gdzieś na planszy realizowali jakieś wojskowe misje. To był rok 1962. Tak jak mówiłem, była to jazda motocyklem, symulacja całkowicie tej jazdy, mechaniczne krzesło, dźwięki, zapachy, można powiedzieć, że taka pięciowymiarowa iluzja. 68 rok, w roku 68, mój wehikuł czasu, który się przeniesie, powstała korporacja Intel, czyli czołowy producent procesorów i w 68 roku powstał też pierwszy zestaw VR-ów. My dzisiaj mamy takie, wydaje mi się, że mamy taki problem, jaki zestaw tych okularów wybrać. I pytanie moje jest, czy to jest koniecznie problem naszych czasów i problem dzisiejszego dnia, że zastanawiamy się w laboratoriach przyszłości, czy wziąć ten, czy wziąć tamten. Ja dzisiaj mógłbym równie dobrze wam pokazać każdy z tych zestawów, bo każdy sobie przygotowałem. To są takie okulary, które kosztują 30 zł w markecie, które możecie sobie włożyć w swój telefon i oglądać filmy na YouTubie. Taki zestaw super wypasiony, interaktywny, do którego niestety należy mieć super komputer, bo coś za coś to niestety ma takie dosyć duże wymogi i zaraz wam o tym zestawie też chwilkę powiem, czyli taki zestaw VR-owy, zresztą Dawid go pokazywał na ostatnim webinarze, albo to, co dzisiaj mamy do pokazania, czyli Class VR, czyli coś, co ma tak naprawdę, można powiedzieć, edukacyjnie się bardzo fajnie zgrywa i bardzo fajnie spełnia. Ale czy to są problemy naszych czasów, czy to są problemy laboratoriów przyszłości i zakupu tych okularów? Chciałbym powiedzieć, że niekoniecznie, dlatego że w 68 roku fizyk Ivan Sutherland wymyślił coś, co nazywało się mieczem Demoklesa. Miecz Demoklesa były to pierwsze okulary VR, które były w ogóle jako pierwsze wymyślone w historii. Ten system był bardzo prymitywny, jeżeli chodzi o interfejs, jeżeli chodzi o grafikę. Posiadał coś takiego w rodzaju motion tracking, czyli tego wykrywania ruchu. A jak ten system wyglądał? Ano wyglądał właśnie w takiej formie, że był podłączony za pomocą różnej maści rur i przewodów do sufitu. Nie był systemem w żaden sposób mobilnym, a te okulary, które tutaj widzicie po prawej stronie, jest to nic innego jak właśnie ten miecz Demoklesa, wyglądały trochę jak okulary takie bardziej korekcyjne albo jakiś system naprawy wzroku, ale to było w 1968 i tak naprawdę te okulary VR mają, czy w ogóle system VR ma ponad 50 lat. Dlaczego teraz stał się modny i dlaczego teraz jest tak bardzo pożądany, czy teraz jest tematem takim bardzo, bardzo gorącym? Niekoniecznie przez laboratoria przyszłości, tylko chociażby przez to, że te urządzenia stały się coraz lepszej jakości i coraz bardziej dostępne i coraz lżejsze. Nie musimy mieć wyposażonego pomieszczenia,
którym będziemy montowali rury, tylko mamy je po prostu u siebie na głowie. I bardzo fajną rzeczą, bardzo ważną rzeczą jest, w mojej opinii, w mojej radzie dla Was, jeżeli już będziecie jakąkolwiek prezentację dotykali, jakiekolwiek urządzenia, to sprawdźcie ich wagę, bo jednak tutaj w tym wypadku waga ma znaczenie i nie może być takiej sytuacji, że gdzieś one będą Wam bardzo, bardzo ciążyły, bo niestety kręgosłup nam będzie tutaj bardzo, bardzo dokuczał. Im cięższy zestaw, tym gorzej dla naszego kręgosłupa. Wyobraźmy sobie, że do tych okularów, które gdzieś tutaj sobie położyłem, czyli tych, które mamy tutaj, włożymy na przykład telefon. Ten telefon będzie dużo cięższym zestawem niż ten, który jest w Class VR, czy też ten, który mam tutaj u siebie po prawej stronie, czyli ten super zestaw VR-owy, który jest podłączany do komputera. No i niestety jakość wykonania też tutaj ma bardzo duże znaczenie, ale my sobie dzisiaj oprócz tej jakości, oprócz tego, co możecie tam znaleźć, porozmawiamy też o zaletach edukacyjnych, bo o to tak naprawdę nam chodzi. Rok 1930, ten sam jeden z naukowców, który wymienił wcześniej, czyli Morton Healing, wymyślił coś takiego, co się nazywało Telesphere Mask i ta Telesphere Mask była tak jakby prototypem okularów do rzeczywistości wirtualnej, wyglądała tak jak tutaj na tych zdjęciach i na tej rycinie, które widzicie, nie obejmowała śledzenia ruchu, czyli w momencie, kiedy skręcaliśmy głowę, czy też wykonywaliśmy jakiś ruch, tam nie było żadnego żyroskopu, żeby nam to zadziałało. No i przyszedł rok 2020, nastał czas pandemii COVID i szacuje się, że rynek VR w roku 2020 wystrzelił, i na podstawie tego wykresu, na podstawie tych badań, które tutaj widzicie, to różnica pomiędzy wartością rynku 2019 a szacowaną wartością 2021 była bardzo, bardzo duża. Można powiedzieć, że to są dane tak mniej więcej z początku, przepraszam, z połowy zeszłego roku, bo do takich danych udało mi się tutaj dotrzeć. Natomiast szacuje się, że do roku 2025 będzie on o wartości 77 miliardów dolarów. Co to dla nas oznacza? No oznacza to dla nas tyle, że będzie bardzo dużo materiałów skierowanych do urządzeń z zakresu wirtualnej rzeczywistości. To jest bardzo dobra informacja, bo nie będziemy tak naprawdę trochę skazani na szukanie i na łatanie takich swoją kreatywnością niektórych przestrzeni, niektórych dziur. I o tym opowiem przy okazji tego zestawu drugiego, który mam po prawej stronie u siebie, opowiem o jego wadach i zaletach. Jaka jest różnica między rzeczywistością rozszerzoną i rzeczywistością wirtualną? Można sobie porównać na tych dwóch grafikach, które są tutaj. To jest mój własny dziadek, który obecnie ma 93 lata i którego bardzo często zapraszam do zestawu VR-owego. Oglądamy miejsca, w których on mnie kiedyś zaprosił, jak ja byłem w wieku moich uczniów. Byliśmy razem na wycieczce w Rzymie, a ja go też zaprosiłem, żeby zwiedzał razem ze mną Koloseum i to było super fajne doznanie wtedy, kiedy dziadek zdjął okulary, powiedział, kiedy będzie następny raz. A po prawej stronie mamy rzeczywistość rozszerzoną, czyli taką rzeczywistość, która jest generowana przez komputer. To są wszelkie maści, tak jak tutaj widzicie, filtry, które akurat tutaj bardzo dziwnie wyglądają, ale to są wszelkiego rodzaju filtry na Snapchacie. Czym na Snapchacie, na Instagramie, na Facebooku, czym się one będą różniły? Różnią się tym, że rzeczywistość wirtualna jest generowana przez komputer, mamy pełną imersję, rzeczywistość rozszerzona wykorzystuje obraz z naszej kamery i z naszego ekranu do tego, aby właśnie sobie to zrealizować i pokazać. I teraz planowałem podpiąć sobie te okulary, żeby przejść do pulpitu, żeby pokazać Wam, jak to mniej więcej tam wygląda, ale Dawid robił już to tydzień temu, zapraszam do obejrzenia tego poprzedniego webinaru, tam będzie wszystko fajnie wyjaśnione. Ja tylko Wam powiem taką jedną rzecz. Te okulary są fantastycznymi okularami, są podłączone, podłączamy je przez kabel HDMI, przez USB, które tutaj jest też do komputera, niestety one mają bardzo dużą wadę. Jedna z takich większych wad tych okularów to jest to, moi drodzy, że wymagają dobrego komputera. I dobry komputer, mam na myśli tutaj komputer gamingowy. Jeżeli mówimy o komputerze gamingowym, no to jeżeli bym sobie wziął taki komputer stacjonarny gamingowy, przyjmijmy, że on będzie kosztował około 5000 zł, oprócz kosztu okularów. Plus dodatkowo, jeżeli bym chciał mieć to w wersji takiej super mega mobilnej, no to laptop będzie kosztował troszkę więcej niż te 5000 zł. No już nie mówimy tutaj o jakichś cenach, które zostały zdumpingowane przez pandemię i często rzeczy są super mocno niedostępne, to po pierwsze. A po drugie, ja specjalnie tutaj otworzyłem sklep Steam, dlatego że te okulary po zainstalowaniu, czy po też po kupieniu, po otworzeniu, nie mają nic w sobie. Niestety znajdziecie tam
tak naprawdę tylko i wyłącznie pulpit i jakieś dwie czy trzy aplikacje. Resztę aplikacji trzeba pobierać na własną rękę lub też je kupować. I tak jak widzicie tutaj, to jest moje prywatne konto na Steamie, na którym mam na przykład aplikację do rysowania trójwymiarowego, która się nazywa Tilt Brush, która kosztowała mnie około 200 zł. Jest też aplikacja Gravity Sketch, która kosztowała troszkę więcej. Jest też aplikacja, która będzie takim mikrolaboratorium z tej strony, ona się nazywa The Lab, która akurat była aplikacją darmową, ale to jest, wymaga trochę testów i wymaga trochę kreatywności, a przede wszystkim budżetu. Bo kupując takie okulary, jeżeli decydujecie się na okulary, które są potężnymi VR-ami, jak najbardziej one są całkowicie w porządku, tylko musicie pamiętać o tym, żeby zarezerwować sobie budżet na aplikację, bo bez tego darmowe aplikacje skończą się wam na przykład po, nie wiem, tygodniu czasu użytkowania i będzie należało wymyślić coś, żeby fajne móc zajęcia poprowadzić. Druga sprawa jest taka, nie wiem, jaki jest kwestia budżetu, jak jest budżet rozliczany w ramach laboratoriów przyszłości, czy na przykład możecie dokupić sobie, nie wiem, voucher na Steamie albo na jakimś innym portalu, który będzie umożliwiał zakup takiego oprogramowania, na przykład, nie wiem, dostawa okularów plus voucher na przykład za 1500 zł w cenie tego zestawu, bo wtedy mamy możliwość dokupienia czegoś fajnego. W innym wypadku no musimy znaleźć na to fundusze, będziemy prosili radę rodziców po to, żeby wyszło oprogramowanie, po to, żeby móc je kupić, też jest troszkę takie to słabe. I kolejna taka rzecz, która tutaj jest, jeden zestaw, jeden komputer, czy jeden taki super zestaw, jeden komputer jest dla jednej osoby. Jeżeli będę chciał, mam w klasie 17 osób czy 16, to pamiętajcie, że ta 12 czy 10 osoba już się będzie nudziła, bo pierwsze trzy zajmą dużą część tych zajęć. Jeżeli będę miał na przykład klasę 30-osobową, to z jednym zestawem nawet nie mam co podchodzić do tematu prowadzenia lekcji, bo on się nie będzie tak naprawdę nadawał. I to jest taka jeden bardzo duży minus. Natomiast bardzo dużym plusem tych zestawów i tych okularów jest to, że mamy dwa kontrolery, mamy interakcję z różnymi maści aplikacjami. Niestety te aplikacje trzeba sobie odpowiednio dobrać, tak aby były edukacyjnie dobre. Bardzo dużo było filmów podczas pandemii, gdzie były wykorzystywane gry w procesie gamifikacji, czyli uczenia przez granie. Jedną z takich gier jest gra, która się nazywa Half-Life Alyx, którą też tutaj mam, gdzie jeden z nauczycieli w Polsce zaczął prowadzić lekcje matematyki. To był czysty marketing. Jeżeli słyszeliście o tym, to jest nic innego jak czysty marketing. Tak naprawdę wyglądało to w ten sposób, jakbym wszedł do gry, napisał na tablicy, czy napisał na ścianie tak naprawdę równanie matematyczne, wyszedł z tej gry, nałożył uczniowi i kazał mu to rozwiązać. Tam nie ma żadnego multiplayera, żeby było wielu graczy, żeby różne osoby mogły się podłączyć w jednym miejscu. To był tylko i wyłącznie czysty marketing, chociaż nie ukrywam, że ja też spróbowałem i rzeczywiście dawało to radę, uczniowie mieli frajdę, ale przy klasie 15 czy 20-osobowej to się nie sprawdza. Przy kółku jak najbardziej jest to do sprawdzenia. Tak jak mówiłem, rynek będzie rósł i tych aplikacji będzie dużo, dużo więcej. I też należy pamiętać, bo te okulary mają bardzo różne systemy operacyjne, więc nie wszystkie aplikacje są kompatybilne ze wszystkimi systemami. Chciałbym wam pokazać jeszcze jedną rzecz przed swoim końcem, dlatego że przed końcem mojej prezentacji, dlatego że Class VR umożliwia, ma w sobie taki panel, który tutaj widzicie, Dawid o nim będzie opowiadał trochę więcej razem ze swoim juniorem, natomiast ten panel, który tutaj jest, ja już o nim opowiem taką jedną bardzo, bardzo prostą uwagę. On ma bardzo dużo po prawej stronie możliwości wdrożenia czy też znalezienia treści, które są w internecie. Jednym z moich ulubionych treści, jednym z moich ulubionych portali do tego, abym mógł sobie tworzyć interaktywne rzeczy, jest portal, który się nazywa Fingering. Domyślnie mamy tutaj starożytne miejsca, Kapsztat, wizytę u dentysty, czy też na przykład świątynię luksorską albo powrót na Księżyc. To są gotowe rzeczy, które po prostu przeciągamy do swoich okularów i klikając tutaj na wyślij, wysyłamy je do nich i one już będą w tym zestawie okularów, bo ten panel służy do zarządzania nauczycielowi, nie tylko na jednych okularach, bo ja mam tylko jedne podpięte, ale jeżeli miał ich 10 czy 14, to do wszystkich 14 je sobie wysyłam. Natomiast fantastyczną rzeczą jest to, że ja mogę sobie zrobić swojego fingerlinka i to jest mój fingerlink tutaj, który jest właśnie widoczny. Ja go sobie udostępnię w formie kodu QR, żebyście mogli sobie go zeskanować. Jeżeli macie ochotę, zobaczycie, jak jest zbudowana drukarka 3D. Ja zaraz tą drukarkę sobie wyślę na okulary i gdybym miał tutaj obok ucznia, to mógłby sobie ją interaktywnie oglądać. A ja pokażę wam, jak łatwo jest tworzyć takie materiały, po to, żeby was zachęcić do tego, żebyście sobie zastosowali to w swoich narzędziach. Okej,
QR kod znika, klikam na przycisk edytuj. Ja sobie wprowadziłem zdjęcie drukarki. Po wprowadzeniu zdjęcia drukarki mam takie interaktywne tagi. Każdy z nich mogę sobie edytować, mogę sobie obejrzeć, co mam w tym tagu. Na przykład tutaj on będzie opowiadał o samej drukarce, o ekstruderze. Chciałbym dodać nowy tag, który będzie na przykład opowiadał o czym, na przykład o kleju, który jest na stole. Dodaję sobie w tym miejscu add tag, dodaję sobie charakterystykę tego taga. Tytuł będzie na przykład klej na stole. Taki mało atrakcyjny. Description. Dlaczego ważny jest klej na stole? Aby wydruki trzymały, miały lepszą przyczepność do stołu, miały lepszą przyczepność, należy smarować stół roboczy drukarki klejem. Prosta sprawa. I na ten moment chciałbym nacisnąć na dół. Mógłbym sobie jeszcze tutaj ikonę przyciągnąć i teraz tak naprawdę tutaj pojawiła mi się ikonka timelapse'u i mogę sobie wyedytować tą ikonkę i zapisać sobie ten tag dla was, tak abyście, aby móc udostępnić go dla swoich uczniów. Zobaczcie, klej na stole jest tutaj, aha, bo on mi się tutaj pojawił, więc ja go sobie przesunę, przesuwam sobie ten tag pod spodem, jeszcze mógłbym go wyedytować i na przykład zmienić mu ikonkę, żeby była na przykład to taka do kliknięcia i zrobić ją jako zieloną ikonkę, tak aby się wyróżniała z tych wszystkich, że należy to zrobić. Klikam na down, klikam na jeszcze raz down, zakończ i wybieram sobie przycisk share. Wybieram sobie share link, tak aby skopiować ten link do tego materiału. Klikam na copy i po kliknięciu na copy staje się magia, bo mogę w tym miejscu wkleić ten link i kliknąć na enter. On się dodał do moich materiałów, które mam już tutaj domyślnie ustawione w ThingLinku, a teraz po prostu przerzucam go, przeciągając i upuszczając do mojego zestawu okularów. Klikam na wyślij listę odtwarzania i teraz wszyscy uczniowie będą mieli w tych właśnie okularach dokładnie taką listę odtwarzania, będą mogli sobie obejrzeć jedną z tych rzeczy, które dla nich przygotowałem. Tyle ode mnie. Dawid, oddaję ci głos. Bardzo dziękuję. Fascynująca opowieść, naprawdę, wciągnąłem się. To ja teraz, uwaga, włączam Patryka i będziemy sobie teraz walczyli. Ciebie na chwilę, Łukasz, teraz ty sobie odpocznij. Jak będziesz potrzebny, to ci zawołam na podsumowanie. Także jak macie jakieś pytania do Łukasza, to możecie sobie je zachować, bo przydadzą się na koniec. Teraz zajmiemy się rzeczywiście tym, co chcę wam pokazać. Więc ja spróbuję, bo to nie jest takie proste, bo zanim dojdziemy do panelu i w ogóle tego, o czym mówił Łukasz na koniec, to chcę wam najpierw pokazać urządzenia. Więc dajcie mi chwilkę, przełączę sobie mikrofony, dajcie mi znać, czy mnie będzie słychać teraz. Robię tak. I czy ty mnie, Patryk, słyszysz teraz? Tak, słyszę. Czyli działa, dobra, czyli działa. I teraz muszę zrobić tylko jedno, żebym ja słyszał ewentualnie ciebie, Patryku. To ja sobie tutaj jeszcze muszę przełączyć jedną rzecz na komputerze. Ok. I teraz prawdopodobnie się słyszymy. Daj znać, powiedz coś. Raz, dwa, trzy. Dobra, słyszymy się. Fantastycznie. Ja wstaję i uwaga, podchodzę sobie do mojego biurka. Tutaj, uwaga, jest skrzyneczka, zobaczcie. Proszę bardzo, o, jeszcze żeby nie było. Poczekajcie, żeby się, o. Zrobimy tak. Wszystko mam podłączone. Proszę bardzo, wirtualne laboratoria, actin.pl, ale co ciekawe, to jest, żebym syna nie uderzył, tu mamy na 8. Czarna była na 4, a tu mamy dużą skrzynkę na 8 gogli VR na kółeczkach, także możecie sobie ją spokojnie transportować. Trochę waży, od razu wam powiem, że ta duża rzeczywiście trochę waży. Ta duża waży 15 kg, mała 5. O, dzięki, że od razu mówisz. I teraz zobaczcie, co mamy w środku. Mamy pięknie ułożone 8 gogli, pięknie, nie rusza nam się, nie buja nic i tak dalej. Plus kabel, który ładujemy do prądu, bo skrzynka na zewnątrz ma podejście, podłączenie do prądu, czyli jak my spakujemy sobie wszystko, to żeby naładować gogle, bo każdy ma swoją baterię, ekran i tak dalej, to tutaj oczywiście mamy podłączenie do prądu i możemy tym kabelkiem, o tutaj w tym miejscu, podłączyć sobie taki zwykły komputerowy kabel, akurat w tej skrzynce jest. I w środku każde gogle dysponują swoim złączem USB-C i tutaj, uwaga, mamy włącznik, wyłącznik zasilacza i każde gogle możemy włączyć, wyłączyć osobno, załadować do takiej specjalnej gąbki, nie rusza się to wszystko, zamknąć sobie i albo zostawić na następne zajęcia, albo przetransportować do innej sali, tak, albo na kółeczkach, bo zobaczcie, o, gogle mają, tak jak wam mówiłem, kółeczka i rączkę wyciąganą, jak walizka turystyczna, tak to wygląda.
Teraz ja to sobie pozwolę zestawić, bo to był ten duży zestaw, żeby nam tutaj nie robił bałaganu. O, skupimy się na tym mniejszym, będzie prostszy w obsłudze. Po prostu, także jeszcze raz wam pokazuję, co jest w środku. Ja mam ten większy podłączony, widzicie, zasilaczem. Macie teraz pewnie do góry nogami. I w skrzyneczkach są zamontowane wiatraczki. Czekajcie, bo mi się, wiecie co? Zrobimy tak, ja wyciągnę ten zasilacz, bo mi się pociągnie kabel. O, dobra, teraz mogę sobie swobodnie obracać, a wy będziecie mieli na wszystko normalnie widoczne. Wybaczcie, że trochę macham kamerką, jeszcze muszę zrobić jeszcze co? Chcę zrobić większy ekran. O, tak zrobimy. Słuchajcie, tu mamy ten wiatraczek, który chłodzi nam to wszystko, więc skrzyneczka, wszystko co jest w środku jest chłodzona. I proszę bardzo, zestaw gogli. Tutaj nie widzicie dwóch, bo dwa wyjąłem i dzisiaj będę używał. Z każdymi goglami dostajecie zestaw takich kontrolerów, które podłącza się przez USB-C do ładowania. Zestaw różnych końcówek do prądu, żeby można było sobie podłączyć na różne kraje. I tak jak widzicie, tutaj mamy te kable, które wychodzą sobie z tej gąbki i w ten sposób tu możemy te gogle, które tu wkładamy w tą gąbkę, podłączyć. One sobie są tutaj i się nam ładują, a w środku kontroler któryś mam otwarty, więc go pozwolę sobie otworzyć, żebyście zobaczyli, jak wygląda kontroler. Będziemy używali, czekajcie, który gdzieś tutaj miałem otwarty, to pewnie był ten albo ten, czekajcie, chyba ten jednak, o ten, dobra, ten był otwarty, proszę bardzo, kontroler na kablu, który ma gałkę analogową i guziki podstawowe, a ten kabelek wkładamy w tym momencie do gogli, jeżeli chcemy używać z kontrolerem. Kontroler nie jest obowiązkowy do działania tych gogli, więc spokojnie to tak będzie działało. Teraz uwaga, same gogle może. Uwaga, uwaga, trochę światełka puścimy. Teraz czekajcie, przełączymy się tu. Siądę sobie koło was. Teraz tak, o, oto gogle. Po pierwsze, trochę o budowie tych gogli. Wydaje mi się, żebyście byli też świadomi, że one są robione na głowy mniejszych osób. Z tego co wiem od Patryka, to następna edycja będzie miała troszkę inną budowę. Chodzi mi o to, że na przykład ja jako wielki człowiek mam wielki nos i tutaj na przykład czasami mi w tej obudowie akurat mój nos mi trochę zawadza, bo jest za płytkie to, ale myślę, że wasi uczniowie nie będą mieli z tym problemu lub kobiety, a w większości przecież nauczyciele to kobiety, nauczycielki to kobiety to nauczycielki, więc tutaj wasze nosy spokojnie się zmieszczą. Proszę bardzo, mamy soczewki w środku i czujnik zbliżeniowy, który powoduje, że o, widzicie, że się zaświeciło światło, to znaczy, że w tym momencie, jeżeli on wyczuwa, że coś się przybliża, to gogle się załączają, kiedy oczywiście wcześniej włączyliśmy je za pomocą tych tutaj guzików, które macie do góry na panelu. Tutaj mamy guziki wybierania, czyli nie potrzeba kontrolera. O, tu jest guzik wybierania. Powiedz mi, a Ento, jaki to jest guzik jakiś, bo już nie pamiętam. Ustawień. Aha, ustawień. Tu mamy guzik ustawień, czekajcie, bo mi gubi ostrość. Dobra, tu mamy guzik włączania całych gogli, a tu mamy guzik cofania do, nie wiem, poprzedniego menu, do głównego menu i tak dalej. Z przodu jest kamerka pojedyncza, którą można sobie, uwaga, podłączyć podgląd tego, co widzimy na stole przed sobą, także kiedy używamy różnych obiektów 3D, to normalnie ta kamera pokazuje nam, wybaczcie, mój syn ma kaszelek, więc jak coś słyszycie, to właśnie kaszel mojego syna, to uwaga, tutaj macie podgląd tego, co jest przed wami i tej rzeczywistości, takiej prawdziwej. No i jeszcze mamy od spodu porty, gdybyście chcieli podłączyć sobie słuchawki, to tutaj słuchawki, powiększyć pamięć za pomocą karty microSD, to tutaj. Tutaj macie mikrofon wbudowany, tutaj macie ładowanie i kontroler podłączacie, a tu jest dioda informująca o stanie naładowania, o tym, że mruga, czyli że działa, i takie inne kontrolka i informacyjna. I z tego, co mi Patryk ostatnio pokazywał, jak sobie wyciągnę tutaj tą gąbkę, proszę bardzo, to tutaj schowane są też głośniki. O, tutaj są schowane głośniki. Głośniki stereo, lewy i prawy kanał, więc można spokojnie posłuchać. Aha, jeszcze jest, gdzieś widziałem guzik głośniej, ciszej, czy mi się wydaje? Po prawej stronie, załóż, że kolor po prawej stronie. O, tutaj, rzeczywiście, tutaj jeszcze. No zobaczcie, to jeszcze po tej stronie macie przycisk ciszej, głośniej, można sobie spokojnie regulować z poziomu gogli też głośność tych gogli. Dobra, tyle jeśli chodzi o urządzenie. Obudowa zwarta, naprawdę to jest porządny plastik. Soczewki całkiem fajnie zbierają ten obraz. Ja założyłem i uważam, że całkiem fajnie to jednak wygląda. I jakość ekranu spokojnie wystarczy do tego, do pracy. Nie będziemy mówili z Patrykiem wam o parametrach gigabajtów RAM-u, bo myślę, że to nie jest istotne. Ważne, żebyście wiedzieli, że funkcjonuje to płynnie. Jest to oparte na systemie Android, więc tutaj macie troszkę pewnych menu podobne do Androida, ale ogólnie
Tam jest Android, tylko żeby uruchomić ten system, a potem już wszystko przełącza się na taką specjalną wirtualną, znaczy system wirtualnej rzeczywistości. Jakby tak naprawdę tego VR-a nie widzicie. Co to jest nakładka po prostu na Android. Tak, tak. To jest nakładka. Tak, i teraz słuchajcie, co jest ważne? Ważne jest to, że żeby w ogóle ich użyć, to one potrzebują być podłączone do sieci Wi-Fi, żebyście sobie zdawali z tego sprawę, więc jakby pierwsza konfiguracja zajmuje trochę czasu. One ściągają sobie wtedy aktualizację, bo przychodzą do Was z pewnym softem, kiedy je podłączycie do Wi-Fi i uwaga, zarejestrujecie w portalu Class VR, to wtedy dopiero one dostają sygnał, że są aktywne i zaczynają pobierać aktualizacje. Najnowsze aktualizacje z internetu, które tam są dostępne dla gogli, więc trzeba ten pierwsze użycie, trzeba trochę czasu im dać, żeby one się tam pościągały, te całe biblioteki i potem oczywiście ponownie je uruchomić, żeby to wszystko się czytało. Tak trochę jak w komputerze. I teraz jak wygląda proces jakby parowania tych gogli z siecią Wi-Fi? Uwaga, ja być może kiedyś schakowałem, ale jeszcze przed kontaktem z Patrykiem obszedłem to w ten sposób, że tu jest opcja ustawienia i w ustawieniach wpisałem sobie Wi-Fi, tak jakbyście wpisywali to w telefonie, bo pokręcenie moją głową oznacza, że przede mną jest kursor i tak jak ruszam głową, tak sobie po prostu wybieram literki na takiej wirtualnej klawiaturze i guzikiem, który jest do góry, wybieram sobie te literki. I myślałem, że tak to działa. Co się okazało, potem Patryk powiedział, że to nie do końca tak jest, jest wygodniejszy sposób i pokażę Wam, jak to wygląda. Wasz komputer podłączone do sieci Wi-Fi, to jest bardzo ważne. Musicie znać hasło, znaczy on nawet nie musi być podłączony do sieci Wi-Fi. Po prostu musicie znać nazwę sieci Wi-Fi, taką bezbłędną, z całą nazwą i hasło do sieci Wi-Fi. I teraz uwaga, udostępnię swój ekran, żeby Wam pokazać, jak to się robi. Żebyście mieli świadomość, jak wygląda pierwszy krok. To jest, jestem zalogowany na panelu i teraz wiem, że firma Actin daje Wam dostęp do tego panelu, żebyście mogli sobie go sprawdzić, przetestować samodzielnie. Czy ja mogę Ciebie, Patryku, poprosić, żebyś... Ty masz dostęp do czata? Powiedz mi, czy Ty możesz pisać coś na czacie? Ty nie możesz pisać na czacie, nie? Prawda? Ja już zobaczę, ale... Nie mogę. Nie możesz, tak? Dobra, to słuchajcie, musimy Wam teraz... Albo uwaga, wiemy, że są tam... O, wiemy, że z Wami na live'ie teraz są inni pracownicy firmy Actin. Poprosimy, żebyście napisali teraz na czacie informacje, jak zalogować się do testowej formy portalu, nawet nie mając tych gogli. Jak sobie zobaczyć, jakie tutaj treści są, to jest bardzo ważne, bo wiem, że jest konto testowe, więc spróbujcie się zalogować i będziecie mogli sobie wejść do środka. To jest raz. Także te dane się za chwilę pojawią na pewno na czacie. I teraz zobaczcie, jestem sobie w tym panelu i teraz spójrzcie, kiedy, bo ja już mam włączone gogle, więc na to nie zwracajcie uwagi. Tutaj sobie wchodzę w użytkownika. Wy oczywiście, kiedy będziecie się logowali, nie róbcie tego, no bo Wy nie macie gogli. To jest tylko dla kogoś, kto ma te gogle, już gdzieś tam testuje. I teraz zobaczcie, funkcja pierwsza po kupieniu gogli i próbie podłączenia ich do internetu, żeby je podłączyć, musicie kliknąć podłącz urządzenie. Tutaj się znajduje w ustawieniach podłącz urządzenie i teraz widzicie, to jest tak naprawdę generator kodów QR. I tu wpisujemy nazwę tej sieci Wi-Fi, która jest, router bezprzewodowy, który stoi tam za mną, rozsyła sieć Wi-Fi, ważna informacja. Musi być to dosyć mocny router. Wiem, że firma też udostępnia swoje routery, które spokojnie dźwigną wiele gogli. Ja na przykład pracuję na swoim i jestem zaskoczony, że działa. Testowałem na dwóch, czyli może to nie jest cała klasa, więc może gdyby było więcej osób, to pewnie by się wysypał, ale daję radę, zobaczcie, streamuję i jest ok, jeszcze do Was do internetu. Ale u Was w szkole być może informatycy mają sieć Wi-Fi i wystarczy być w odpowiedniej odległości, bo poprosi o taki router i w tym momencie, jeżeli macie dostęp do danych, jaka jest nazwa sieci i hasło, to wpisujecie to tutaj i kod, widzicie, że kod nam się na bieżąco zmienia. I teraz, to co tu wpiszemy, musimy potem tutaj włączyć, żeby tu jest taki skaner kodów QR, taka aplikacja, za chwilę Wam potem pokażę. I w tym momencie klikam sobie ten skaner kodów QR, przykładam gogle do ekranu lub uwaga, Ctrl plus w przeglądarce mogę powiększyć sobie ten kod QR, żeby był bardziej czytelny lub jeszcze opcja inna, mogę sobie kliknąć prawym na ten kod QR, zapisać na komputerze i wtedy uwaga, zobaczcie, mogę sobie normalnie taką zapisaną grafikę powiększyć. Po prostu chodzi o to, żeby one były widoczne, duży ten kod QR i żeby wyraźnie się sczytywał. Także tak to wygląda. I to jest pierwsze uruchomienie. Gdybym się mylił, to od razu mi wchodź w słowo, nie? Żebyśmy od razu, gdybym był nieprofesjonalny w tym, co mówię. I teraz dobrze, jesteśmy w portalu. Odkładam gogle, one teraz mi nie są potrzebne. Najpierw muszę sobie wybrać rzeczy, które chciałbym wyświetlić moim uczniom, ale zanim to muszę oczywiście zarejestrować urządzenie. Czyli żeby można było potem na nich funkcjonować, to znowu w ustawieniach mamy funkcję zarejestruj urządzenie. O, coś piknęło. I ten kod musimy zeskanować potem. I wtedy urządzenie rejestruje się w Waszym portalu. Każda Wasza szkoła dostaje swoje konto do tego portalu i na tym koncie sobie tworzycie materiały, rejestrujecie urządzenia, które zakupiliście. Tak to działa w praktyce. Dobra.
przeszliśmy takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o używanie. I teraz, jeśli chodzi o cały portal Class VR, to spójrzmy sobie na budowę, bo ja powiem Wam tak, jeśli chodzi o coś, na co warto zwrócić uwagę, to pamiętajcie, że ten portal dopiero będzie się rozwijał i myślę, że coś, co może czasami nas zaskoczyć, to tłumaczenie w języku polskim. Ono nie jest do końca intuicyjne. Tak od razu Wam powiem. O, proszę bardzo, jest Pan Arek, który będzie wysyłał link i dane. Proszę, dziękuję Panie Arku. Także już widzicie na czacie, możecie sobie sprawdzić na czacie, jak można się tam zalogować. Więc być może dotrzecie w miejsca, w którym to tłumaczenie nie wygląda najlepiej. Część materiałów jest też w języku angielskim i proces tłumaczenia dopiero trwa. Dlatego, że produkt ten na rynek edukacyjny w Polsce dopiero się rozwija. I to, jak ja Wam poprzednio mówiłem, że jest 2017 roku, to rzeczywiście to były produkty z tamtego czasu, ale to, co dostałem do testów, to jest nowa, tak zwana wersja premium, o gogle o wyższej ilości gigabajtów pamięci RAM, co oznacza, że płynniej działają i łatwiej się łączą z siecią Wi-Fi i to jest rzeczywiście lepsze z usprawnieniem. Być może, nie wiem, Patryk, możesz mnie wyprowadzić z błędu, czy jest lepszej jakości ekran na przykład w tych nowych wersjach? Tak, ekran jak najbardziej, soczewki są nowej generacji, są mniej wygłębione. Technologicznie po prostu to urządzenie jest nowoczesniejsze. Procesor ma ledwie rok, nowsze ramy. Dobra, czyli widzicie, czyli jakby testując to, no to mam potwierdzenie, że jest to coś bardziej sprawnie działającego. Jesteśmy na tym portalu i tutaj sobie tworzymy swoje listy odtwarzania, czyli przygotujemy lekcje z rzeczy, które są udostępnione. Mamy też do dyspozycji gotową lekcję udostępnioną, możemy sobie przesunąć wszystkie materiały, czyli pakiet 28 utworów. Utwór to pewne multimedium, które możemy wyświetlić uczniom, którzy założyli sobie gogle. Mamy też, uwaga, wyszukiwarkę materiałów, czyli widzicie, szukaj subskrypcji. No i tu ja bym tutaj szukał materiału napisem, ale to już jest kwestia tego tłumaczenia, to no, ogarniecie. I teraz uwaga, tutaj możemy sobie wybrać, co chcemy. Obrazek, audio, wideo, model 3D, czy też scenę. I to jest jedna z tych rzeczy. I teraz jeszcze jak kliknę sobie Class VR, tutaj, to mam podział na przedmioty. Czyli nie tylko nie wiem, czego szukać, więc przeszukam wszystko, bo ta biblioteka jest naprawdę ogromna i są naprawdę fajne niektóre materiały. Niektóre to są zdjęcia czy starsze, niektóre są świetne filmiki, które zrobiły na moim synu wrażenie. Zobaczymy, czy to zadziała. Fajne są animacje różnych takie 3D obiektów, jak serce, jak pszczoła. To są rzeczy, które oglądaliśmy, będziemy sobie oglądali. Na co chcę Wam zwrócić uwagę? Na to, że jeżeli macie możliwość, to zapoznajcie się z tym, co jest teraz dla Was dostępne, w sensie poselekcjonowane w listach odtwarzania. Bo być może na początku może będziecie mieli poczucie takiego zawodu, że ja na przykład ja jestem chemikiem, klikam sobie w chemię i mówię, kurde, tutaj będzie wszystko. Nagle się okazuje, że są modele cząsteczek, jest chemia 3D, które mogę sobie wyświetlić pojedyncze cząsteczki, ale to jakby trochę mi nie pomaga w tym, czego oczekiwałem. O, na przykład jest układ okresowy, jest cząsteczka wody, tutaj budowa, no okej, to jest fajne. Ale spodziewałem się na przykład czegoś więcej. Są bryły, które nagle pojawiły się w chemii, więc to pewnie będzie gdzieś tam czyszczone. Z jakiegoś powodu się tutaj pojawiły, ja na razie bym ich nie używał, więc wiecie, tworzenie takiego wielkiego portalu, który zbiera różne aplikacje, ma prawo być nie zawsze od razu takie, jakbyśmy od tego oczekiwali, więc żebyście się w niektórych przypadkach nie zawiedli, że tych materiałów, które chcecie, nie ma, ale za to na przykład mogą Was zaskoczyć inne. I możecie je zastosować zupełnie inaczej, bo Wy się nastawicie na to, że teraz będę pokazywał doświadczenia chemiczne w wirtualnej rzeczywistości, co oczywiście nie polecamy, bo lepiej to doświadczyć, zobaczyć chociażby, czy też dotknąć doświadczenia, niż wyświetlać, ale są niektóre właśnie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pokazać w szkole, szczególnie właśnie jeśli chodzi o świat mikroskopowy i byśmy oczekiwali, że tutaj będzie, a okazuje się, że nam trochę tego brakuje. Ale znowu chciałbym, żebyście wiedzieli, że te materiały są dodawane, prawda Patryku, bo to cały czas jest, pracuje się nad tym, nie? Chyba masz wyciszony mikrofon. Tak, jeżeli mógłbym. Momencik. Dawaj. Straszne echo jest po twojej stronie? Czekaj, echo. Tak, to może być po mojej stronie. Bo głośniki. Tak, bo mam głośniki, teraz na głośnika jestem włączony, więc spróbuję cię wyciszyć. No, mów. Dobra, halo, halo. Genialnie. Tak, teraz już nie słyszałeś mnie dwa razy. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o portal, on cały czas na bieżąco jest rozwijany. Półtorej roku, jak pierwszy raz sprowadziliśmy produkt do Polski, na OSKO, na targach w Krakowie, mówiliśmy o 500 materiałach. Natomiast teraz po zeszło półtorej roku mamy już dostęp do 1000 materiałów i na co dzień na bieżąco są wrzucane te materiały. Tutaj w zakładce Szukaj subskrypcji, tak jak Dawid mówił, jest dużo więcej tych materiałów. One codziennie pojedynczo się dodają. Natomiast w Class VR, w zakładce Class VR już są gotowe playlisty posortowane przez firmę i przystosowane do jakiejś konkretnej lekcji. Tak sprostowywując. Dobra.
I teraz jeszcze, Patryk, jak mam Cię na chwilę na łączach, to wiem, że właśnie jak rozmawialiśmy wcześniej, to zanim jeszcze Wam pokażę, jak podłączę synowi te gogle i jak to będzie działało, wchodzę sobie w Class VR i wiem, że mówiłeś tutaj, że są gotowe scenariusze, nie? Tak, wejdź sobie w Class VR, przejdź do samej góry. Dobra. W drugiej stronie masz czołeczkę i teraz na sądu. A, tutaj są. Plany lekcji i arkusze kalkulacyjne. Tak, dokładnie. Plany lekcji i arkusze. Omówić to? No, dawaj. Dobra, słuchajcie, plany lekcji to są takie pojedyncze. Wejdź proszę w plany lekcji. Proszę bardzo. Plany lekcji to są takie pojedyncze materiały, które na formacie, kartki A4 można sobie wydrukować. Drukuje nam się kod wraz z takim krótkim testem, który możemy zrobić, przeprowadzić. Jakbyś mógł włączyć jakikolwiek, nie wiem, biologię wejdźmy. Dobra, włączam biologię. Zasób języków obcych. Zjedź w ten pierwszy po angielsku zwierzęta. Dobra, bo rozumiem, że nie wszystkie macie przetłumaczone, tak rozmawialiśmy, nie? Są przetłumaczone, tylko widzę, że ich nie są tutaj wrzucone. Ja je mam na dysku. A. Zaraz się odezwę po naszej prezentacji do producenta i zapytam, dlaczego ich nie ma. Dobra. Jak widać, no mamy tutaj krótkie zastosowanie lekcji czy materiałów, które możemy jak możemy je zastosować. Mamy kod QR, za pomocą którego po zeskanowaniu czytuje nam się 20 materiałów o danej tematyce, w tym przypadku akurat zwierząt. Mamy tutaj pod spodem również opisane, w jakim celu można wykorzystać te okulary, do jakiej lekcji konkretnie są wykorzystywane, no i krótki opis tego zastosowania takich modeli. Mm-hmm, mm-hmm. A powiedz mi teraz tak, ten kod, który widzę tutaj, skanuję za pomocą tego skanera, który jest wbudowany w Google. Tak, dokładnie. Okej. I wtedy Google bezpośrednio sobie z jakiejś chmury, z internetu pobierają te aplikacje. Nie muszę tego robić przez portal. Nie, ty już wtedy nic nie robisz. Zeskanujesz kod, zostawiasz okulary, one ściągają sobie bibliotekę. Czyli teoretycznie mogę wyświetlić taką kartę pracy uczniom na tablicy interaktywnej, powiększyć ten kod QR maksymalnie, poprosić, żeby podeszli i oni sobie skanują te gogle, pikną im i na zielono się pojawią i zaczynają im się pobierać z chmury materiały. Dokładnie. Mhm. A wróćmy proszę jeszcze raz do platformy i włączmy teraz te nie plany lekcji, tylko arkusze kalkulacyjne. Arkusze kalkulacyjne. No właśnie, bo co to jest, co to są te arkusze kalkulacyjne? Wejdźmy jeszcze raz w to i też w biologię. To proszę bardzo. Tutaj już mamy pojedyncze materiały, takie jak na przykład krwinki, serce, czy czaszki i inne takie rzeczy biologiczne, w których po zeskanowaniu kodu wyświetla nam się pojedynczy element. Wejdźmy właśnie w serce, ono jest takie najbardziej interesujące. Mamy też kilka kluczowych pytań odnośnie tego. Mamy kod i mamy model 3D. Po zeskanowaniu tego kodu wyświetla nam się na kartce fizycznie. Tak, tego. Za pomocą aplikacji ARC. Tego do góry. Okay. Dokładnie. Po zeskanowaniu tego kodu za pomocą kartki A4 możemy obracać tym modelem dookoła, zamiast kostki, którą też za chwilkę pokażemy oczywiście. No i tutaj mamy taki przykład krótkiego testu na zasadzie jednego modelu, tak? Czyli wyświetlając model, mamy kilka pytań, w których już możemy za pomocą modelu określić i nauczyć się za jednym razem czegoś więcej na temat serca. Dobra, wiesz co, a zrobię sobie krótki test, czyli ten kod mam zeskanować na Google. Za pomocą aplikacji ARC. Dobra, to spróbujmy. Ja udostępnię też Wam ekran, żebyście widzieli, jak to działa, bo co jest fajne, i to jest na przykład fajna rzecz, że ja w tym momencie, kiedy przełączę się tutaj, to pojawia mi się lista urządzeń. I tutaj nie ukrywam, że być może to jest kwestia moich routerów, być może sieci, która tutaj jest, ale zobaczcie, że już, o. Pojawia mi się Crazy Raccoon. O, zobaczcie, widzę podgląd na żywo tego, co ja robię teraz w aplikacji. Czyli ja sobie teraz pozwolę założyć gogle. Tutaj Wam nawet powiększę, bo mam jakąś włączoną tutaj, wiecie, zdjęcie 360 stopni. I tylko weź sobie na żywo. Daj sobie domek tutaj na dole, żebyś miał kontrolę nad tym, co robisz. O, właśnie. Domek. Dobra, domek, a sonda? Tutaj. No, on cię odeszle do menu i będziesz miał kontrolę nad wszystkimi aplikacjami, bo jak włączyłeś wcześniej za pośrednictwem platformy, to automatycznie zablokowałeś dostęp do... Okej. Okay. I teraz zobaczcie, nawet nie mam założonych tych gogli i teraz spróbuję wycelować tym kursorem takim białym. Widzicie, to jest to ARC, o którym mówiliśmy, widzicie? I teraz jakbym założył te okulary, to normalnie ruszając głową lewo-prawo, ta kropeczka by wybierała ten bąbelek. Bąbelek to jest aplikacja. Tu macie ten skaner kodów wbudowany, który na przykład pozwala Wam podłączyć się do sieci Wi-Fi, ale na przykład to, co przed chwilą Patryk mówił, że jak macie tą kartę pracy z sercem, to musicie użyć ARC. Dobra, to odpalam to ARC. I co nam się teraz wydarzy? Teraz uwaga, pojawia nam się, o proszę bardzo, teraz ta przednia kamera, która jest wbudowana w goglach, widzi, widzi rzeczywistość i teraz odpalam sobie, proszę bardzo, to
Teraz ja nie widzę sobie w gogle, więc muszę gogle założyć, wybaczcie, żebym dobrze trafił. O, serce już mi się pojawiło. Tak. Szkoda, że nie masz kartki wydrukowanej. Jeżeli miałbyś ją wydrukowaną, mógłbyś ją obracać i pokazać, jak to... Proszę jak... bardzo, zobaczcie. I teraz patrzcie, to jest bijące serce i to bijące serce na tle jakiejś rzeczywistości, która gdzieś tam jest w klasie, będzie tak wyglądało. I co jest fajne, o czym też wcześniej wiedziałem, że za pomocą pochylania głową, to jest sprytne zrobione, możemy sobie obracać ten obiekt. Czyli nawet jeżeli nie mamy takiej specjalnej kostki, którą ma Patryk, czy joysticka, które są dołączone do zestawów, ale ja ich nie montowałem, to pochylaniem głowy możemy sobie taki obraz 3D spokojnie przewracać i obracać z każdej strony, oczywiście też omówić, tak? I to widzą uczniowie, a nauczyciel, zobaczcie, jest w stanie podejrzeć ich wygląd, znaczy to, co oni aktualnie widzą. Ja teraz poproszę, żeby mój syn założył gogle. Zdejmij okulary. Dobra. Dobra, możesz sobie usiąść, to jest blisko. Chodź, usiądziesz sobie bliżej. Dajcie, zrobimy akcję teraz. Także chwilę dajcie nam na przezbrojenie się, proszę. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy Was teraz na czacie, póki są ludzie z Atkina. Atkina? Nie, Aktina. Aktina, przepraszam, Aktina. Dobra, i teraz tak, jest Seweryn, ok. Sewo, załóż, proszę gogle. Tu sobie wyłączę to serce teraz, żebyście nie widzieli. I teraz załączają się drugie gogle, zobaczcie. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczy. Coś widzisz, Sewo? Widzę. Widzisz coś, tak? Wow, dobra. Ale to głębokie. O, czekajcie, tutaj mamy... I teraz, co jest w tym panelu, który tutaj po boku zaraz zobaczycie? I to są te problemy, o których to też chciałem Wam zwrócić. Widzimy, że teraz używana jest... Te gogle mają swoją jakby tam nazwę, nadawaną przez system. I akurat gogle, które założył Sewery, nazywają się Instinctive Mouse, akurat tak, w ten sposób. Są ale aktywne, oczywiście dodam tutaj, ale... że jest możliwość zmiany tej nazwy też. A. Okej, okay, super. I tutaj na razie mi ten podgląd nie zadziała, bo on tak dosyć kapryśnie mi działa. Być może przez ten mój router, tego nie jestem w stanie sprawdzić, czy też inaczej tego zrobić, ale pokażę Wam, jak wysyła się teraz lekcje, bo mój syn teraz może sobie swobodnie pracować, a ja chcę Wam, uwaga, pokazać, jak ja dostarczam mu lekcje. Teraz wchodzę sobie tutaj w moje w udostępnione listy odtwarzania, bo mógłbym swoją stworzyć oczywiście listę, ale już mam tutaj gotowca. Przeciągam sobie tą listę tutaj. Pojawiają się poszczególne aplikacje w zasadzie, tak? Zdjęcia 360, różne rzeczy, które ja sobie mogę też ułożyć wcześniej. Tu jest akurat demo przygotowane przez Acting, które mogę wykorzystywać. Jest podana wielkość tego pliku, to jest istotne, bo ilość, ta wielkość megabajtów oznacza, że więcej trzeba będzie poczekać, żeby to przesłać na Google. Chyba, że w Google'ach już to jest zainstalowane, co oznacza, że jeżeli w klasie przeprowadziliście już tą lekcję i raz wrzuciliście te Google, polecam to przed lekcją wrzucić po prostu wszystko na Google i potem przez wszystkie klasy przechodzicie sobie, no to w tym momencie już one w pamięci mają wbudowane te aplikacje. Przypomnij mi 32 GB. Tak, dokładnie. RAM-u. 32 GB pamięci wbudowanej wewnętrznej. O, dobra. Pan Arek pisze, że można założyć na to okulary korekcyjne. No tak, ja akurat Seweryn założę okulary, zobaczymy, czy zadziała z okularami. No zobaczymy, czy będzie Ci wygodnie widać. Mój syn ma 9 lat, chciałem zaznaczyć. Rekomendowane to jest 12 lat, ale to jest duży 9-latek. O, jest git, jest git. O, jest git. No, czyli zobaczcie, z okularami korekcyjnymi. Czy do rekomendacji... Ja trochę trzeba się przyzwyczaić, ale jest spoko. Trochę trzeba się przyzwyczaić, ale jest spoko. Dobra. Bo tutaj nos jest potem... To trochę wypycha i nos tak... No tak, ten... widzicie, no także słyszycie w takim razie mojego syna, mam nadzieję wyraźnie, więc będziecie widzieli jego też emocje. Dobra, i teraz zobaczcie, wybieram sobie jakąś aplikację, na początek niech to będzie sobie na przykład tutaj, ta ikonka mała tutaj oznacza, co to będzie, na przykład wiem, że to jest zdjęcie i teraz jak kliknę sobie tu dostarczyć, o widzę, o w tym momencie zadziałało, zobaczcie, co oglądasz, Seweryn? Ten... Koloseum. Bardzo dobrze, Koloseum. Ok, i my widzimy, co robi uczeń w danym momencie, możemy podejrzeć sobie to, lub siatkę wszystkich różnych urządzeń, które się pojawiają, bo jak włączę te drugie gogle, delikatne ruchy głową, ok, delikatne ruchy głową. Seweryn już nie raz miał VR-y na głowę, więc gdzieś tam dla niego to nie jest jakieś straszne wyzwanie, bo ma takiego tata, jakiego ma, więc no, różne gadżety też używa. I teraz, co mi się podoba? Podoba mi się to, że teraz mam podgląd tych gogli, a tutaj widzę aplikacje, mogę wysłać im, zobaczcie, w tym momencie wezmę Grobowiec Ramzesa, klikam play. Ua! O, i co jest fajne, zobaczcie, że ten cień oznacza, gdzie znajdują się te gogle, na co patrzy mój syn. Zobaczcie, on biega lewo, prawo i teraz ogląda jakieś pewnie wnętrze piramidy, tak Seweryn? Tak. A teraz ci kliknę, na co chciałbym, żebyś popatrzył, dobra? Uważaj. No. A co to jest? I to jest mega. I to jest mega, tego nie widziałem na żadnych filmikach, że zobaczcie, nauczyciel siedząc przy biurku wskazuje uczniom, na co mają konkretnie patrzeć. Aha. I
To muszę... O, i oni w tym momencie w goglach, zobaczcie co widzą. To jest, proszę bardzo, to są gogle mojego Seweryna. Takie kropeczki, które ich prowadzą do tego punktu. Seweryn, odsuń się trochę, żebyśmy widzieli te kropeczki może. Że jak trochę się odsuń? A widzisz te kropeczki białe? Nie. Nie widzisz? To czekajcie, a, bo może przełączymy ekran, dobra. A teraz? Pojawiło się coś? O, teraz, no, teraz widzisz, się. Tak? O, widzicie? I takie widzicie? Są, o, widzicie? Takie są białe kropeczki i teraz podążę za kropeczkami. Na co kropeczki każą ci patrzeć? Na oko. Na oko, dokładnie. A oko pokazuje konkretny fragment, czyli aktywny punkt zainteresowania, tak jak pan Arek mówi, także ja nie mam takiej wiedzy. I co ciekawe, mogę zrobić zrzut ekranu, zobaczcie, dokładnie tego, co w tym momencie dany uczeń widział i mogę sobie to prawym kliknąć i zapisać na komputerze jako grafikę, którą mogę wykorzystać potem w prezentacji. Wow. Tym guzikiem, który jest tutaj, mogę zrobić sobie taki zrzut ekranu. Dobra, wracamy dalej. Spójrzcie dalej, co teraz puszczę Sewerynowi. Na przykład, proszę bardzo, cały czas jakbym coś mówił, co wymagałoby poprawy, to oczywiście Patryk poprawia mnie. Dobrze. O, ja to lubię! Rekiny będą! No, dokładnie. O, ja to lubię. Tam, gdzie? Rybki. I teraz co się dzieje? On jest. O! A! Głośne! Głośne. Jak to przyciszyć? Czekaj. O! O, jest git. Gdzie jest? A! Jezus. Ja chciałem tutaj zaznaczyć, że na filmach również możesz wskazać punkty zainteresowania. Czemu ten. O, patrzcie. Jezus! Widzimy, na co patrzy mój syn w tym momencie, jak rekin płynie. Widzimy, że wnętrzności rekina. Wnętrzności rekina oglądał. Zobaczcie. A, jeszcze pode mną przelatuje. I możemy mu wskazać, żeby teraz patrzył tam. I to działa w tym momencie na wszystkich uczniów w klasie. Czyli kiedy mamy 8, 20 gogli założonych, router do 64 okularów na raz jesteśmy w stanie obsłużyć za pomocą platformy. Proszę bardzo, czyli całkiem pokaźny zestaw. No to możemy wskazać konkretne punkty zainteresowania. Czy to na zdjęciu, Jezus. Czy to na animacji. Zawałdus. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na to, że te materiały są w języku angielskim. Szczególnie te bardziej zaawansowane. Bo multimediów, tak myślę, że nie zakładacie, Patryk, żebyście będziecie tłumaczyli multimedia, bo to jest zbyt zaawansowane, uważam, działanie. Więc tutaj jest rola trochę nauczyciela. Czy można wykorzystać na pewno do nauki języka? No też, przy okazji nauka języka też, ale mówię, jeżeli byście chcieli na biologii wypuścić na przykład takiego rekina, to pamiętajcie, że będziecie musieli być narratorem tej opowieści. Teraz ja włączając tutaj głośniczek, to też mi się podobało, mogłem włączyć dźwięki na goglach. Ale w klasie może być to wtedy kakafonia dźwięków, straszna, jeżeli będzie dużo gogli. I można to obejść w ten sposób, żeby to synchronizować, to można... Może nauczyciel puszczać dźwięk ze swojego komputera lub totalnie wtedy wyciszam sobie komputer i ja opowiadam o tym, co uczniowie widzą. No bo widzę pasek postępu, ja mogę sobie w każdej chwili cofnąć, tak jakbym odtwarzał filmik, zobaczcie. I teraz mogę zrobić pauzę. O, teraz jeszcze drugie gogle się włączyły. Jeju. Czekajcie, bo się teraz drugie gogle włączyły. I teraz mam pauzę i mogę tak jak filmiki. Dobra. I teraz mam pauzę na filmiku i mogę pokazać moim uczniom, co oni mają, na co mają patrzeć. Wnętrzności. I wnętrzności, nie? Także widzimy, na co patrzą. Mogę sobie to spokojnie spauzować. Lepki. I zobaczcie, że mam podgląd dwóch osób na żywo. Jeden Seweryn to jest ten mouse, czyli Instinctive Mouse, a te drugie gogle to jest Crazy Raccoon. Tak, i zobaczcie, że mogę niezależnie sobie patrzeć na coś innego. Oczywiście mogę też patrzeć na oko. A wiesz, że ja też mogę zastopowywać filmik i odstopowywać? Tak? O, proszę bardzo. Bo pewnie tutaj domek jest włączony czy coś. Dobra. Dokładnie. Dobra, i teraz słuchajcie. Czyli to, i teraz chcemy. Powiedz mi, Patryk, tak. Ja bym chciał przestać im wyświetlać to. Jak mogę zrobić, żeby nie widzieli tego ekranu? Ja z komputera. Kliknij na domek. Na domek. Aha. I teraz okay. Ja mogę sobie. Ja chcę wielki mur chiński. Mogę. Wielki mur chiński? Tak. No to wybierz sobie wielki mur chiński. Okay. Proszę bardzo. I teraz zobaczcie, Seweryn sam sobie wybrał, czyli patrząc na goglach, włączył sobie ten kursor i wybrał sobie ten punkt i tak to działa. Podgląd na żywo, proszę bardzo, ogląda. Widoki się... oglądam. Widoki oglądasz i co widzisz, Sewerynie? Góry. Góry, świetnie. To teraz uwaga, jeszcze podłączymy gogle, bo jest fajna rzecz, która mi się tutaj podobała, bo to nie jest tak, że ja przejrzałem wszystkie te aplikacje. Kilka spróbowałem, ale widzieliście, tam było naprawdę ich bardzo dużo. Z tej listy rzeczywiście sobie przetestowaliśmy pewne rzeczy. Podłączymy sobie pod gogle teraz pada. Pada? Pada. Tak, wiem, że jak ty słyszysz pada, to już myślisz, że będzie granie.
Ale jednak nie, nie tym razem. Dobra, jest to kontroler. Włączam go w port USB służący do ładowania. Tu jest jeszcze przejściówka jakaś, jeszcze się ostała. Powiem tak, faktycznie ten wielki murchiński jest wielki. O, dobra. Patryk, czy w zestawie z goglami od razu są też kontrolery? Tak, one w standardzie, w standardowej wersji premium do każdych okularów są dołączone oczywiście kontrolery gratis. Dobra, okej. Okay. No to teraz tak, ja teraz wyłączę Sewerynowi ten wielki murchiński i puszczę mu, uwaga, coś co... Wnętrze żyły może. No właśnie, wnętrze żyły, tak, tak, bo tam można... No dobra, dobra. Tutaj zobaczcie, widzimy, i co jest... Czekaj Sewo na chwilę. Spójrzcie, taka ikonka oznacza multimedia, które są takie interaktywne, scena 3D. Taka ikonka oznacza bryłę, model 3D do obracania. To też jest fajne, że od razu jakby z panelu jesteśmy w stanie rozpoznać, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Ikonka zdjęcia, no to znacie na pewno ikonkę zdjęcia. Jest jeszcze pewnie jakaś ikonka wideo. O, proszę bardzo, to jest nagranie wideo 360 stopni. Na przykład można lecieć balonem. To też wam później puścimy, jak lecimy balonem. Ale teraz puśćmy sobie, uwaga, wnętrze żyły. I teraz... Ale my nie lecimy balonem. Jeszcze widzimy, że nie lecisz balonem. Ale nie, bo to jest też tak, że my jesteśmy obok tego balonu. No tak, to prawda, w tej już filmiku. Zaznaczyłem to i żeby wysłać to teraz na Google, to muszę kliknąć tutaj wyślij. Znaczy i... wystarczy, że klikłeś nie. Teraz play, już się to wysyła. Bo to trochę trwa. Dobra, bo to był pojedynczy materiał, natomiast jak klikniesz ten przycisk, o którym mówiłeś, to wysyłasz całą playlistę. A, dobra, tak było. No bo zobaczcie, tutaj jest cała playlista i wtedy na Google wysyłam wszystkie aplikacje. I teraz rozumiem, że czekamy, o, widzicie, o. O. Ale tutaj jest zezwól odmów jakiś. Tak, dajcie zezwól, proszę, są nowe okulary, musimy jeszcze zezwolić na wszystkie ustawienia. Hops, zezwól i na zdjęcia też? Tak, zezwól. Tak też. Zezwól. Zobaczcie, 9-latek ogarnia, nie? Także zezwól. Jakby klika i sobie poradził. Czasami my mamy więcej problemów niż nasi potencjalni uczniowie i się tego boimy. Teraz chwilę się to wczytuje, bo to jest taka już bardziej skomplikowana rzecz. Tak, czarne. Się puszcza. Poczekaj chwilę, czarne będziesz miał. Tak, ale wróćcie sobie, daj jeszcze raz proszę domek. Domek, proszę. No, co tam Patryk? I niech Seweryn sobie wybierze może sam po prostu wnętrze żyły. W lewo, w prawo, głową. A, dobra, znajdź aplikację wnętrze żyły. To będzie taka ikonka, no nie to, nie to, nie to. Jeszcze kawałek dalej. Jeszcze się obracaj. Jeszcze się obracaj. Ja nie mam żadne wnętrze żyły. Tak. Nie ma też wnętrza żyły, ponieważ mamy 28 utworów na liście odtwarzania, a w samych okularach jest możliwość wyświetlania do 20 elementów jednocześnie, jakby w tym pulpicie, w którym się znajdujemy. Otwórz mu jeszcze raz, proszę, Dawid, wnętrze żyły. Dobra, czyli wyświetlam mu tak. Dobra. I ładowanie bibliotek. Wow. No im bardziej skomplikowany oczywiście gdzieś tam mechanizm, no to trochę dłużej będzie się wygrywał. Trochę tak jak wgrywanie gierna, bo to akurat to jest rzeczywiście scena 3D, czyli bardziej interaktywna treść, która wymaga więcej czasu. Znaczy ona powinna się szybciej załadować, tylko te okulary, które masz są nowe. I widzę, że dopiero teraz wgraliśmy ten materiał, tak. Więc potrzebujemy jeszcze raz to włączyć, jeszcze raz załączyć. O. Wow. Było przez chwilę, widziałem, pokazało się. Nie, bo ja zrobiłem podgląd teraz, wiesz co, i nie... Wiesz, to nie jest jeszcze aplikacja. Nie. Wiesz co? No, wczytuję się jeszcze cały czas jeszcze. No i widzicie, jakby to nie jest tak, że musicie być gotowi, że różne rzeczy mogą się wydarzyć. I na przykład teraz nam się właśnie zdarzyła taka rzecz. Ja testowałem to wcześniej rzeczywiście nie na tych goglach, na innych. A tu widzicie, nie zadziałało to tak od razu. Tak, ja już tłumaczę, sprostowywując też tą sytuację. My każde okulary, które wydamy w laboratoriach w przyszłości, mamy do nich również szkolenie, w którym oczywiście po szkoleniu aktualizujemy wszystkie te okulary i wszystkie okulary działają na pewno w pełni sprawnie, bo są zaktualizowane, są podpięte poprawnie, mają sieć skonfigurowaną. Natomiast tu w przypadku Dawida, tak jak dzisiaj działamy, okulary są nowe, dwie pary są tylko skonfigurowane, sieć też nie jest do końca przystosowana, więc jakby to środowisko pracy nie jest w 100% gotowe do działań. Stąd też takie problemy jak właśnie to. No, przed chwilą podłączyliśmy okulary do internetu, one też się aktualizują, więc... Jeszcze raz spróbuj wnętrze. Dobra, oczywiście, że spróbuję. Wyświetlam w międzyczasie różne rzeczy Sewerynowi, jakby widzicie efekt jego tam zaangażowania, więc jakby
Seweryn, podoba ci się? No. A czego się do... co jesteś w stanie teraz się nauczyć, oglądając taką ziemię? Że wygląda zacnie. No ale bardziej szczegółowo może. Znajdź mi, co możesz znaleźć? Znajdź mi Amerykę Północną. Tylko... Będziesz umiał? No tak se. No to ogarnij. Poczekaj, to? To jest akurat południowa, to gdzie będzie północna? Tu. O, pięknie, dobra. A czy jesteś w stanie znaleźć Afrykę? Tu. Dobra. A powiedz mi, w Afryce, jak myślisz, gdzie jest pustynia na takim globusie? No... No tu. A jakim kolorem może być zaznaczona? No oczywiście, że takim żółtym. A skąd takim... taki kolor? No bo piasek ma taki kolor. Okej, okay. No dobra, super. To teraz uwaga, spróbujemy w takim razie to wnętrze żyły jeszcze sobie wyświetlić. O, ja... O, gdzie jest? O, ja to lubię! Ja chcę sobie tam pojeździć. Dobra, już wam wyświetlam na dużym ekranie, słuchajcie. O, proszę bardzo. I mamy podgląd Seweryna, który jest wewnątrz. Wleciała we mnie jakieś coś. Białe coś. I on się teraz porusza. Porusza się, ale też możesz poruszać się kontrolerem. Nie, kontrolerem nie. Aha, mogę. Możesz. Normalnie możesz się obracać. A jak obracać kamerkę kontrolerem? No ty się obracasz. Wystarczy głową w lewo, w prawo. Ej, ale coś chyba włączyłem. Naduś. Kłyt. Coś nadusiłeś? No to czekaj. Kłyt. Kłyt. Trzeba. O, teraz masz. Dobra. Proszę. To ja jadę. No, więc widzicie podgląd. No. Ja mogę kliknąć, na co będzie patrzył, chociaż w takich scenach 3D to pewnie jest trudniejsze, bo scena jest interaktywna, więc to się zmienia, tutaj jest ciężej. Tu możemy im powiedzieć, tutaj... co widzą na przykład, nie na ekranie. Ale dlaczego tutaj mamy... widać powietrze? No bo to jest przekrój żyły. Ojeju. Widzisz, można pokazać sobie, z jakich warstw się to składa i wtedy nauczyciel może wyświetlić dokładnie i powiedzieć sobie na... Raz, dwa, trzy, cztery co też warstwy. Jest, co też jest ciekawe, teraz jakby teraz przy jednej osobie, która siedziałaby obok nauczyciela i byłaby takim prowadzącym, wyświetlając ten ekran, który to, co on widzi na rzutniku, tak jak wy teraz widzicie, też jesteśmy w stanie, myślę, że też wleciało. Dużo rzeczy opowiedzieć. Nawet nie chodzi o to, żeby cała klasa to doświadczała. A co to ja jest? Nie ukrywam, że może się okazać, nie wiem, Patryk, no, wyprowadź mnie z błędu, że im więcej uczniów będzie używało tych gogli, tym nauczyciel będzie miał więcej być może wyzwań związanych z tym, że no, u kogoś będzie trzeba coś skonfigurować, komuś coś będzie się lagowało, gdzieś coś wyrzuci, no to jednak jest system informatyczny. Opieramy też na sieci Wi-Fi, gdzie czasami takie rzeczy się zdarzają. Czyli pamiętajcie o tym, że jeżeli uważacie, że to będzie w 100% niezawodne, to musicie być przygotowani na to, że jednak będą jakieś wyzwania. Nie wiemy jakie, my też dzisiaj mieliśmy, jak widzieliście, ale je jakby pokonaliśmy. I pytanie jest teraz takie, czy warto czasami ten czas zainwestować na to powtórne kliknięcie, włączenie jeszcze raz i tak dalej, żeby spróbować pokazać im taką przestrzeń? Wydaje mi się, że tak. Co jest fajne, z czasem jestem przekonany, że za pierwszym razem uczniowie, jak będą używali tych gogli VR, to na pewno będą tam zdziwieni, będą wiedzieli, o co chodzi. Za trzecim razem, kiedy przyjedziecie z taką walizką do nich do klasy, to oni już będą wiedzieć, gdzie są guziki, sami sobie zrobią restart w gogli, więc też musicie pamiętać, że zawsze te pierwsze razy będą trudniejsze niż piąty raz pokazania im jakichś materiałów. No widzicie, Seweryn, jakby masz jakieś odczucia mdłości? Nie, a czy mogę o coś zapytać? Możesz. Bo ja... Bo to jest trochę jak w tym, jak w magicznym autobusie. To znaczy, że jak? No, no, że tak, że można sobie podróżować po oceanach i w ogóle i po żyłach właśnie. To jest takie fajne, takie czyli Seweryn sobie... satysfakcjonujące. O, takie. To jest jego ulubione słowo ostatnio, satysfakcjonujące. Czyli Seweryn sobie pływa teraz za pomocą kontrolera we wnętrzu żyły, widzi krwinki i co to inne jest rzeczy. Ten język taki dziwny? To byś musiał. Już chciałam zapytać pani od biologii. Dokładnie, to by ci pani od biologii wytłumaczyła. Ja nie pamiętam, a nie chcę popełniać też gafy. Okay. Dobra, i uwaga, i teraz puścimy. Zobaczcie, siedząc przy komputerze, prowadząc lekcję, mogę puścić inny materiał z mojej listy odtwarzania. Chociaż czekajcie, bo jeszcze się nie zadział. A teraz zrobimy mu. W kolejce, widzicie, jest. W kolejce będzie. To teraz czekajcie, żebym zrobił. A co to jest to? Czekaj. Wejście do obozu koncentracyjnego. Czekajcie chwilę. Birkenau. O. Gra. Czekajcie, bo nie widzę. Wysyłają. Mi się odtwarza. Wiesz co, bo one teraz się wysyłają. Zobaczcie, co jest w następnym. Patryk, no co tam?
Po prawej stronie masz pasek postępu. Wysyłają się te materiały na okulary. Tu rzeczywiście, zobaczcie. O, dobra. I to jest też bardzo ważna informacja, że widzicie, kiedy widzimy, że uczeń mi się tutaj odpalił materiał, słyszę, że odpalił mi się LED balonem w 360 stopniach na garę materiał wideo, a tu jeszcze nie został przesłany na Google, bo on teraz do tej pamięci wewnętrznej zostaje wysyłany, co widzimy tym guzikiem. No i za chwilę, kiedy się wyśle, to dopiero będziemy mogli odpalić te multimedia, bo one nie są streamowane przez sieć Wi-Fi, one najpierw muszą być wysłane jako plik do pamięci urządzenia i dopiero wewnątrz pamięci urządzenia są odtwarzane, co jest bezpieczniejsze, ponieważ jakby gdybyśmy mieli to streamować z naszego konta, z jednego komputera, to byłoby naprawdę skomplikowane, więc dlatego te pliki są przesyłane do pamięci wewnętrznej, tam są jakby odpalane już wtedy z poziomu nauczyciela. Kiedy znajdzie się ta aplikacja w systemie Gogli, to wtedy klikamy jeden guzik, o, już widzę, że już słyszę, że mu się uruchomiły. Lewituje! O, i tutaj macie realny film nagrany kamerą 360 stopni, o której też Patryk za chwilę ma już opowiedzieć, bo te kamery też tutaj można w takim zestawie sobie zakupić i do czego taka kamera służy. To Patryk możesz opowiedzieć. Tak, nam tutaj teraz widzę, że też fajnie wyświetlał się komunikat, jeden z błędów na okularach. To też pozwala nauczycielom weryfikować, co się dzieje z okularami. Przejdź, zostaw. Masz opisany ten komunikat. Ale gdzie mi się wyświetla błąd? No, widzę. To co miałeś, ten budzik po prawej stronie na okularach. A, to jest błąd jakiś? Tak. Okej, okay. Znaczy to jest informacja, że jest dłużej niż 19 minut. No, dokładnie, można to uznać jako informację, ale jeżeli chodzi o błędy czy jakiekolwiek inne rzeczy, które dzieją się z okularami, to też wyświetlają się komunikaty, tak? Jakichś błędów, które widać. Więc nauczyciel może bezpośrednio do nas zgłosić, że miał taki błąd i będziemy mogli też mu pomóc w. Będzie nam prosił po prostu pomóc mu, tak? W tym, co się stało. Okej, zobaczcie teraz jeszcze chwilunię. Dobra, bo tutaj mi się wyświetli też komunikat. Patryk wam teraz pokaże kamerkę 360 stopni, która też jest fajnym gadżetem. Ja też kiedyś z uczniami robiłem fajne rzeczy a propos kamery 360 stopni, bo one robią zdjęcia dookoła i potem nakładaliśmy na nie w GIMP-ie różne teksty, robiliśmy wirtualną gablotkę edukacyjną, którą potem można było obejrzeć i w takich gograch moglibyście sobie sami obejrzeć. Także Patryk, opowiadaj teraz o kamerce 360. Dobrze. Do każdego zestawu, który mamy u nas do laboratoriów w przyszłości, dorzucamy w prezencie taką kamerę 364K. Robi ona zdjęcia po prostu, za jednym kliknięciem robi zdjęcie 360, tak? Nie jest to nic trudnego, mamy po prostu dwa obiektywy 180-stopniowe, jak widać, jeden po jednej, drugi po drugiej. Możemy robić zdjęcia, możemy robić filmy. Jeżeli chodzi o pamięć, to zależy ona tylko i wyłącznie od karty SD, jaką Państwo sobie tutaj włożycie. Sama kamera pozwala udostępniać treści do okularów, czyli do naszej platformy okularów Class VR, ale oprócz tego pozwala również wrzucać je na przykład na swoją stronę szkolną, tak? Więc nie ograniczamy się tylko, że ta kamera służy do okularów wirtualnej rzeczywistości. Ale jest taka możliwość, bo w samym portalu, do czego też jeszcze nie przeszliśmy, jest możliwość udostępniania swoich materiałów, które znajdą Państwo gdzieś na stronie, czy stworzą nawet sami, bo jest też taka możliwość. Mamy też jednego klienta, który po zakupie okularów tworzył swoje materiały 360, które chciał drukować na drukarce 3D, ale przed wydrukowaniem chciał je pokazać na okularach wirtualnej rzeczywistości rodzicom, czy uczniom, którzy tworzyli te modele, żeby widzieli, jak ten model wygląda. Jest też taka możliwość, żeby przesłać po prostu swoje własne stworzone materiały bezpośrednio do okularów. Mm-hmm. No dobra, to właściwie myślę, że już tyle czasu minęło, że może ty teraz udostępnisz ekran i pokażę, jak przesłać jakiś materiał. Jesteś w stanie takie coś zrobić? Oczywiście. Jak tylko mi dasz dostęp, mam dostęp. Zapraszam, moje okulary też już tutaj czekają z cierpliwością. O, teraz widzicie już portal Patryka. Łukasz się nudzi. Łukasz, czy chcesz do nas tutaj dołączyć? Chcesz zrobić takie wielkie wow, żeby tutaj wszystkich zaskoczyć? Ta-da. Już jesteś. Tu jestem. Tak, masz. Bądź tutaj zszokowany tym, co robimy. Patrz, bądź tutaj. Okaż szok. Ja tylko podrzucę wiecie, co jedną taką rzecz, o której wszyscy wspominacie. Jeszcze chciałbym ją jeszcze bardziej podkreślić. Te materiały, które są przygotowywane wcześniej, nie, to jest naprawdę bardzo duża wygoda, bo ja wielokrotnie prowadziłem szkolenia z różnej maści okularami i za każdym razem trzeba przechodzić pomiędzy tymi ludźmi i sprawdzać, co oni tam wyświetlają w tej chwili, czy nie są zagubieni gdzieś, co dany użytkownik wyświetla. To wszystko jest tutaj, to po pierwsze.
Po drugie, kamera, którą Patryk pokazywał, czy o której ty wspominałeś, Dawid, jakakolwiek kamera 360, rewelacyjna rzecz do tego, żeby przygotowywać swoje materiały, czy tak jak mówiliście, umieszczać na stronie. Ja dawno, dawno temu włożyłem sobie kamerę do drukarki 360, odszedłem trochę dalej, żeby mnie nie było widać, zrobiłem zdjęcie, a potem wykorzystywałem to do tego, aby pokazywać budowę tej drukarki, że tu jest coś innego, tu jest ekstruder, tu są jeszcze jakieś inne rzeczy. To samo możemy zrobić na przykład w jakimś mniejszym miejscu, bo te kamery nie są zbyt dużej takiej wielkości. Gdybyś mógł ją, Patryk, jeszcze tą swoją pokazać w stosunku do ręki, ona jest, jak ją, da się ją postawić pewnie, nie? Bo jest prostokątna, taka bez żadnego statywu, że nie będzie się tak, gdzieś tak ruszała, nie? Bardzo, bardzo fajna rzecz taka, jeżeli chodzi o takie rzeczy, naprawdę, naprawdę polecam. Polecam do tego, żeby się z tym zapoznać. To nie są żadne jakaś tam, powiedzmy, fizyka kwantowa do tego, żeby obsługiwać takie urządzenia, a tym bardziej wrzucać te materiały tutaj do portalu. Dokładnie, ale do samego, jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć, do samego okularu dorzucamy również taką rączkę, statyw, który właśnie pozwala, że tak powiem, chodzić sobie z taką kamerą i robić tak zwany wirtualny spacer na przykład po szkole, tak? Co jest też fajne, że można w szkole wykorzystać na wirtualne spacery i nie tylko za pomocą okularów zwiedzać sobie szkołę, a na przykład wrzucić to na główną stronę szkoły i zrobić ten wirtualny spacer za pomocą właśnie kamery 360. Mm-hmm. Seweryn, co oglądasz teraz? Pszczołę. Murarską. Tak w sumie to na szybko sobie przeleciałem. I co ci podobało? Wszystko i... Zobaczyłem na przykład zorzę polarną. Co jeszcze widziałeś? Widziałem dwa, w sumie trzy wielkie wieżowce. Mm-hmm. Dwa w Barcelonie i w Dubaju jeden. Okay. Mm-hmm. Jeszcze widziałem, że byłeś na jakiejś wyspie takiej ciepłej. I tak, i to jest moje ulubione razem z tymi rodzinami. A może lotnisko w Radomiu byśmy pokazać. I w ogóle ta woda, o, jaka ładna. Dobra, wiesz co, już ci dam trochę odpocząć. Powiedz mi, czy jakbyś w szkole miał takie gogle, to na lekcjach byś wykorzystywał, to byłoby fajnie? No, śmiesznie by było. Czemu byłoby śmiesznie? No bo w sumie... To dla większości uczniów tej szkoły to jest bardzo takie doświadczenie nietypowe. A dla ciebie? No ja się przyzwyczaiłem do gogli VR, ale jakby w szkole się to pojawiło, to by był szok, bo no w szkole, nie? A chciałbyś, żeby na każdej lekcji takie coś wykorzystywano, czy na niektórych takich, na, wiesz, wybranych? Na niektórych, okay. Na komputerowych. A, no komputerowych. No dobrze. Czyli widzicie, recenzja mojego syna najbardziej chyba wartościowa. Dobra, Patryku, oddaję ci teraz ekran i głos. Proszę bardzo, działaj. Dobra. Tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej bardzo ważnej, fajnej rzeczy, że mają Państwo tą swoją chmurę tak zwaną w portalu. Jest to 100 giga miejsca w przestrzeni w internecie na Państwa materiały, które możecie sobie wrzucić. Swoje zdjęcia, swoje filmy, swoje bryły 3D. Kolejna rzecz, którą też chciałem jeszcze omówić, jest to społeczność, zakładka, w której nauczyciele z całego świata tak naprawdę tworzą swoje projekty. Mamy tutaj z matów, które jest teraz też na czasie i można sobie skorzystać z tej playlisty, wystarczy ją przeciągnąć. Mamy już gotowe lekcje przygotowane przez kogoś. Możemy je sobie również teraz oglądać, o czym tutaj chcieliśmy powiedzieć. Mamy kolejny. Tak. O, nawet to są materiały, widzę Discovery VR. Sobie założę jakieś okulary i zobaczę, jak to wygląda. Jeszcze się wysyłają, także potrzebujemy chwilę. To są takie naprawdę najświeższe materiały, które mogą Państwo zobaczyć. Tutaj też bardzo ważna rzecz jest taka, że tak jak widać, teraz odpaliłem sobie portal i każdy materiał, który zaczynam odpalać, i
Rozłączyło. Jeszcze raz. Załączam jakiś materiał za pomocą platformy i jeżeli ja mam załączony, jeżeli ja zarządzam jako nauczyciel już platformą i uczeń chce w jakikolwiek sposób wyjść z tej aplikacji czy przełączyć sobie coś innego, to wyświetla mu się takie kółeczko, które informuje go o tym, że nie może wykonać żadnej czynności, tak? Czyli okulary pozwalają w 100% przejąć kontrolę nad tym, co uczniowie w danym momencie obserwują, co w danym momencie mogą, czego mogą doświadczać. Kolejną rzeczą, to jest bardzo fajna sprawa, nie? Bo tak naprawdę w normalnych zestawach to my nie widzimy, co się dzieje w środku. I tak zostawię ucznia z myślą o tym, że on będzie leciał balonem, a tak naprawdę może sobie oglądać zupełnie inne rzeczy i nie mam nad tym zupełnie żadnej kontroli, nie? Więc to jest taka fajny taki motyw, że możemy sobie to zabezpieczyć, nie? Mhm, dokładnie. Tutaj też jest, czasami pada pytanie, co się dzieje z licencją, jeżeli nie wykupimy sobie portalu, czy tam jeżeli portal nam się skończy, tak? Tutaj też sprostowując, mamy na rok, mamy na 3 lata lub mamy na 5 lat licencję. Kwoty są podane tutaj w komentarzach, jeżeli są Państwo zainteresowani. Natomiast po zakończeniu jakby tego okresu subskrypcji rocznego, przepadają Państwu jedynie dostęp do tych najnowszych materiałów. Czyli te dwie zakładki, które mamy tutaj, w zakładce plan, najważniejsze tak naprawdę, czyli szukaj subskrypcji oraz klas VR. W sumie to cała ta zakładka subskrypcje przepada. To są najświeższe materiały, które tutaj się udostępniają. No i zakładka świat też odpada, bo to jest jakby jednoznaczne z tym, że nie macie Państwo dostępu do najnowszych materiałów. Natomiast wspólna chmura oraz playlisty, które Państwo tutaj stworzyliście dotychczas, czyli to wszystko tutaj macie, zostaje na Waszym koncie i możecie z tego korzystać. To samo, jeżeli chodzi o zarządzanie. Wszystkie okulary, które tutaj mają Państwo podpięte i nie przedłużycie z jakichś powodów sobie portalu, to nie jest tak, że one uciekną, odłączą się, już ich nie będzie i będzie trzeba na nowo coś konfigurować. Po prostu one zostają w tym samym miejscu, w którym były rok wcześniej. Tak jak mówię, tracimy jedynie dostęp tylko i wyłącznie do najnowszych materiałów, czyli do zakładki świat oraz subskrypcje. Do tych dwóch rzeczy tracimy jakby dostęp. No co jest jednoznaczne z tym, że nie będziemy na bieżąco co do nowych materiałów, które są. Co do samej platformy, jeszcze jedną funkcję, której też nie omówiliśmy, ja Państwu chciałbym ją pokazać, jest to możliwość sprawdzenia dokładnie, co dzieje się z danymi urządzeniami. Czyli mamy tutaj taką zakładkę, w której możemy sobie wyfiltrować nawet więcej informacji, o których chcemy się dowiedzieć. O mniejszym sensu takie informacje, jak na przykład poziom naładowania baterii. I mogę sobie nawet wyfiltrować, które okulary są naładowane, które okulary mam rozładowane. Mogę sobie je wyfiltrować również po ostatnim dostępie, czyli możemy w bardzo szybki sposób zweryfikować, czy okulary, które zakupiliśmy, były ostatnio używane, czy nie były używane. Oprócz tego mamy również możliwość na przykład zobaczenia sobie softu, który jest w danym momencie na przykład zainstalowany na okularach, czy nie wymaga aktualizacji. Kolejna rzecz, którą za pomocą okularów... Przepraszam, jeszcze tylko, czy mnie słychać? Ja tylko chciałem tak podziękować, bo mój syn, uwaga, pomachaj Państwu tam do tej kamery, tam do tej. On już idzie do domu, także już dał radę. Pamiętajcie, gogli VR nie wolno zbyt długo używać. To jest jakby fragment lekcji. Mój syn właśnie już stwierdził, że lekcję skończył. Dziękuję bardzo za pomoc. Myślę, że widzieliście sporo rzeczy widzianych oczami 9-latka. Połóż. No i mam nadzieję, że Wam się też taka interakcja podobała. Przynajmniej widzieliście wiarygodne wykorzystanie nauczyciel-uczeń. Pewnie przy 20 byłoby trochę więcej wyzwań. Dobra, już idź gwiazdo. No dobra, ja go wypuszczę, wy sobie tutaj rozmawiajcie dalej, ja zaraz do was wrócę. Dobrze, tutaj bardzo fajnie, cieszę się, że do tego tematu poruszyliśmy ten temat, bo też zalecamy, jako akcyjna firma, z którą współpracujemy, zalecamy raczej wykorzystanie tych okularów takich 15-20 minut w trakcie lekcji. Te okulary mają służyć do tego, aby komuś coś zobrazować, pokazać, tak? Na zasadzie modelu 3D, na zasadzie zdjęcia 3D, tak, aby było to po prostu zrozumiałe i proste. No dokładnie, tutaj to nie może być, to nie możemy sobie tego przełożyć na lekcję 1:1. Okulary nam nie zastąpią naszej pogadanki, nie zastąpią nam tak naprawdę wstępu do tematu. One mają być tylko i wyłącznie rozszerzeniem
tak bardzo teraz niepoprawnie politycznie powiem, nudnego podręcznika i takim interaktywnym materiałem, żeby coś się wydarzyło. I pamiętajcie też o tym, i to pewnie też Patryk i Dawid potwierdzą, że na sam początek to jest po prostu parę minut dla jednego dziecka, żeby weszło, zobaczyło, jak to wygląda, i potem możemy to, ten czas stopniowo zwiększać. Nie możemy ucznia posadzić i dać mu od razu 20 minut w środku, bo skończy się to no nie za dobrze na po raz pierwszy, bo nasz błędnik, bo błędnik może tak naprawdę na sam początek oszaleć, nie? Więc tutaj z taką dozą jakąś takiej, wiecie, trochę takiego podejścia bardzo, bardzo elastycznego do tego tematu. No dobrze. Przepraszam, bo mnie przez chwilę nie było, czy my już mamy wszystko omówione? Ja bym chciał jeszcze tylko kilka kwestii odnośnie portalu, jakbyś mógł jeszcze... Czyli jeszcze portal, dobra. Tak, 3 minutki dosłownie. 3 minutki, okej, okay, super. Pamiętajcie, że to jest też moment, kiedy możecie zadawać pytania. Wiem, że czat cały czas żyje, to jest fantastyczne. Po prostu rozmawiajcie z tutaj przedstawicielami firmy na czacie. A tutaj Patryk jeszcze póki jest z nami, proszę bardzo, opowiadaj. A to jest mój portal, czekaj, bo to jest mój pulpit. Czekaj, proszę twój, okej. Okay. Dziękuję. Więc zamykając ten temat, tu mamy informacje na temat urządzeń, które są podłączone do portalu, do konkretnej szkoły i tylko dyrektor, który ma główne konstruktorzy, mogą zobaczyć ten podgląd. Tutaj też, jeżeli zabraknie miejsca, bo może się zdarzyć taka sprawa, że za dużo filmów sobie Państwo wrzucą na okulary, jest możliwość oczywiście wyczyszczenia całości niesubskrybowanej, czyli tej zawartości, która jest w tle, ale jej nie widać. Oraz zawartości całej, czyli taki hard reset tak zwany, przywrócenie ustawień fabrycznych wraz z softem, który był wgrany. Czyli mamy z poziomu po prostu tej platformy możliwość wyczyszczenia okularów do zera. Kolejna rzecz, która też często się pojawia w części szkół, jeszcze nadal to jest, już się wycofuje, są to certyfikaty OSE, czyli jeżeli mają Państwo sieć zbudowaną na technologii OSE, czyli dodatkowej nakładki na routery, to nie ma problemu, okulary łączą się już bezpośrednio, po podłączeniu pierwszy raz do jakiejkolwiek sieci, one certyfikat już mają wgrany do okularów na samym starcie fabrycznie. Więc tutaj nie ma z tym żadnych problemów. Punkty dostępu jest to miejsce, w którym dodajemy po prostu, tak jak wcześniej pan Dawid pokazywał, możecie sobie w tym miejscu dodać nazwę sieci, ja bym sobie dał test. W tym miejscu, w tamtym miejscu, które Dawid pokazywał, to jest taki szybki generator kodu, który nigdzie się nie zapisuje, on po prostu się generuje i przepada. Natomiast to miejsce, w którym ja pokazuję jako punkt dostępu, ten kod QR zostaje z Wami już na zawsze, czyli zapisujecie go sobie do swojego konta i nie ma problemu z tym, żeby po prostu wrócić do niego, czyli nie musimy cały czas tworzyć nowego kodu. Ja zapisując sobie teraz ten kod w tym miejscu, podając jakiekolwiek hasło, wychodząc sobie na przykład do certyfikatu i z powrotem do punktu dostępu, będę widział, że jest tutaj już stworzone coś takiego jak test i wchodząc sobie na to, po prostu mogę sobie zawsze w danym momencie z każdego miejsca po prostu wejść i zapisać, wygenerować, otworzyć ten kod, tak? Więc zawsze w tym miejscu mam gotowe możliwości. Tutaj mają też Państwo informacje na temat tego, ile jeszcze miesięcy na przykład zostało do konkretnych subskrypcji, tak? Czyli można sobie bezpośrednio z platformy zobaczyć, ile miesięcy zostało, kiedy zaczęliśmy, ile nam jeszcze tego czasu zostało. Tutaj możemy również ten kupon, który jest w trakcie testów jeszcze nie jest aktywny, to na pewno w przyszłości będziemy omawiać, więc może nie teraz. Tutaj w zakładce użytkownicy mają Państwo oczywiście również możliwość na to, aby każdego nauczyciela dodać i zarejestrować indywidualnie na jego maila, czyli każdy mail jest przypisany do nauczyciela, czyli pani Zosia będzie do swojego maila zosia@gmail.com miała przypisane swoje konto i na swoim koncie może trzymać swoje playlisty i może się nimi dzielić z innymi nauczycielami lub nie, to zależy tylko i wyłącznie od pani Zosi. Więc jest tutaj również w platformie możliwość tego, aby dzielić się swoimi materiałami, które państwo stworzą, tak? Czyli na zasadzie jeżeli Państwo mają jakieś swoje playlisty, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, kopiuj do Actin. U Państwa będzie się to nazywało po prostu nazwą szkoły, jaką Państwo zarejestrują. I proszę bardzo, mamy tutaj udostępnioną już, może tak, tą kopię do konta.
I teraz w tym miejscu możemy wejść udostępnij i mamy już udostępnioną playlistę. Ostatnia rzecz, jaką chcę jeszcze pokazać, to kostka. Ja pozwolę sobie szybko tylko jeszcze wrócić tutaj. Mamy mało czasu, wiem o tym. Ale to jest ostatnia rzecz, naprawdę, Dawid. Spoko. Pokażę teraz tylko szybko serce. Załaduję z platformy, będzie to troszeczkę szybciej. Wchodzę sobie tutaj i pokażę Państwu teraz, jak wygląda. A powiedz mi, ta kostka to jest w zestawie, w każdym zestawie też przesyłacie te kostki? Nie, niestety kostki są dodatkowo do dokupienia. Koszt jednej takiej kostki to jest 30 zł. Dobra. Są one wykonane, ja może pokażę. Nie wiem, czy będzie to widać. Z takiego miękkiego materiału, jak widać teraz, ściskam sobie. Jest to dosyć miękki i przyjemny materiał. No ale zobaczcie, jakie to jest proste. Ja teraz okulary już zeskanowały kod i widzą po prostu, że mam kostkę i mogę za pomocą kostki przybliżać się do serca. I obracać obiekt. I obracać obiekt, dokładnie. No bo kostka jest też trójwymiarowa. Tak, to jest właśnie to, że ona jest trójwymiarowa, ale oprócz tego pozwala nam rozszerzyć tą, wejść w tą mieszaną rzeczywistość tak zwaną, tak? Mixed reality. W której w prawdziwym świecie mamy wirtualne elementy. Ja jeszcze powiem jedną ważną rzecz, bo ja o tym zapomniałem, dlatego dzisiaj musiałem konfigurować nowe gogle, bo to, że włożycie je i zakończycie zabawę, to jest jedno, ale pamiętajcie o tym, żeby je wyłączyć. To znaczy one się wyłączają ekran, ale one cały czas działają. Czyli kiedy kończycie pracę, to pamiętajcie, że trzeba wdusić sobie ten guzik wyłączania tutaj na goglach i wtedy wyłączyć power off i wtedy rzeczywiście nie będą czerpały baterii, no bo są wyłączone. Także. Otóż to, natomiast nie trzeba przytrzymać tego przycisku. Wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj i damy zamknij wszystkie urządzenia. To jest takie rozwiązanie sprzyjające tak naprawdę nauczycielom, bo ile razy nieraz tak mówimy jest. O komputerach, żeby je wyłączyć, a tak jest. Wtedy trzeba podejść i fizycznie sobie. Kurczę, no i to są, no i jakby, czy ja już mogę przez to udostępniać twój ekran? Oczywiście. No i widzicie, jakby tutaj wracając do meritum powodu naszego spotkania, tam patrzę, kiedy spotykałem się ostatnio na webinarze, nie miałem wcześniej gogli w ręce i gogle, one mnie aż wielce nie zaskoczyły, ale faktycznie działanie tego portalu, tego, że mogę zobaczyć na żywo ekrany moich uczniów, tego, że mogę rzeczywiście wskazywać im punkty, na które mają patrzeć, że mogę puszczać film i na filmie mogę ten punkt zrobić, że mogę wrzucić swoje materiały, a nie tylko te, które są dostępne z platformy. Ja mogę zrobić coś szybciej, może znajdę w innym miejscu i przerzucę sobie na platformę. Tak jak Łukasz pokazał wam, że może przygotować sobie w Thinglingu swój materiał, przerzucić go na platformę, wtedy wszyscy uczniowie to otwierają. Myślę, że ja jakby widząc trochę mankamentów i jakby mając na myśli to, że na polskim rynku to jest cały czas jakby dosyć nowy rynek, znaczy dosyć nowy produkt i zdecydowanie na pewno będzie rozwijany i te tłumaczenia następnych rzeczy będą z czasem się pojawiały. Być może nigdy nie dogonimy wszystkich nowych materiałów, które są będą dostępne, no bo to będzie tak, że jeżeli cały świat korzysta z tych materiałów, to dorzuca coraz więcej nowych rzeczy, a Polska jest tylko jedna i ekipa, która tłumaczy, jest ograniczona, jeśli chodzi o ilości działań, więc pewnie tutaj nauczyciel kreatywny znajdzie możliwości zastosowania tego poza, nie wiem, kartą pracy, poza innymi rzeczami, które pewnie nie będą tak szybko tłumaczone, więc kwestia przeglądania tych dostępnych materiałów, wybierania swojej playlisty i wejścia na lekcję, puszczenia play, wybierania różnych rzeczy. Myślę, że gdzieś w praktyce nauczyciel po kilku lekcjach wprawy z wykorzystaniem VR-ów jest w stanie zrobić to w ten sposób, Łukasz, jakby coś tam nie popraw, myślisz, czujesz inaczej, że ja jestem w stanie rozdać uczniom z walizki gogle, wyświetlić trzy rzeczy interaktywne, które nawiązują do lekcji albo są podsumowaniem lekcji i w ciągu 10 minut schować te gogle z powrotem, bo nie ma co się na tym rozwodzić, bo oni mają zobaczyć, doświadczyć i potem odłożyć te gogle. Oni nie mają, gogle nie są gwiazdą lekcji, gogle są tylko środkiem komunikacji, mam wrażenie, takiego obrazowania i my nie możemy poświęcać lekcji goglom, tylko tym, co się wyświetla, odłożyć gogle i omówić to, co widzieli. Myślę, że tak bym widział zastosowanie. Łukasz, jak ty czujesz? Wiesz co, całkowicie się z tobą zgadzam, ale ja chcę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, nie? A mianowicie chciałbym powiedzieć taką rzecz, że ja wiem, że tutaj są prawdopodobnie dyrektorzy na tym spotkaniu i nauczyciele tacy też normalni, tacy jak ja czy ty, zwykli nauczyciele. Natomiast wiecie co, tutaj jest, ja widzę jeden taki problem, nie, bo w większości rzeczy ja bym nie chciał, i to już podkreślaliśmy zresztą na tych naszych poprzednich spotkaniach, żeby te urządzenia trafiły do szafy. Jeżeli ktoś kupi sobie drukarkę 3D, żeby ona za chwilę leżała na zapleczu. Jeżeli ktoś kupi sobie gogle do VR-ów,
takie jak tutaj są, czy takie, czy jakiekolwiek inne, które byście sobie nie wybrali, to nie chciałbym, żeby one trafiły do szafy. I dlaczego nie chciałbym, żeby one trafiły do szafy? No z tej bardzo prostej przyczyny, bo za chwilkę będzie taka sytuacja, że jeden nauczyciel powie, kurde, no panie dyrektorze, trzeba 200, 500, 1000 złotych, bo tutaj nie ma żadnej aplikacji, tu nie ma czegoś. Panie dyrektorze, w tych goglach za 30 zł czy za 50, to wkładam ten telefon, a na YouTube już mi się filmy skończyły, nie? Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to jest ten zasób, który tak naprawdę dla nauczyciela jest bardzo pomocny, bo tak naprawdę on tutaj robi robotę, to trzeba podkreślić, nie? Że dostajemy po prostu gotowca, którego możemy sobie dowolnie wykorzystywać na zajęciach na większości przedmiotów. I tutaj ja bym się nie zastanawiał nad tym, zobaczcie, historyk, nie? Jeżeli on na przykład wejdzie do materiału związanego z piramidą Cheopsa, to on nie potrzebuje tego tematu lekcji, on nie potrzebuje tak naprawdę, nie wiem, czy na przykład mamy jakąś, powiedzmy, architekturę rzymską, nie? To on nie potrzebuje tutaj rzeczy innych oprócz obrazka, bo na podstawie danego obrazka czy zdjęcia, okej, tutaj mamy na przykład taką nawę albo cokolwiek innego, tutaj mamy freski Michała Anioła, a tutaj macie na przykład jakiś okora albo cokolwiek innego, co jest właśnie w danym miejscu, więc to jest coś takiego, co daje nam taką komfort dla dyrektora, moim zdaniem, komfort dla dyrektora, że ten dyrektor, no nie będzie tutaj tłumaczenia tego nauczyciela, bo tam czegoś nie ma. Nie, tam jest po prostu wszystko i tyle, nie? Tak samo ja tutaj też jeszcze, bo kończąc, naprawdę kończąc, ten temat licencji, bo pamiętajcie, to są urządzenia, a wykorzystujecie aplikacje, które są i na aplikacje dostajecie określony czas licencji. Warto dowiedzieć się oczywiście, jaki wybraliście, ile warto dopłacić. On gdzieś się kiedyś skończy. Jeżeli z Gogli będzie nadal chcieli korzystać, to pamiętajcie, że po jakimś czasie będziecie musieli wykupić kolejną subskrypcję, ale z tego co wiem, subskrypcję kupuje się dla całej szkoły, nie dla Gogli, nie dla nauczyciela i tak dalej i wtedy pod tą subskrypcją może być użytych ile gogli chcecie, ile tam uzbieraliście sobie przez te lata na przykład w szkole, bo możecie dzisiaj kupić pakiet, za dwa lata jakiś inny projekt zrobicie, będziecie mieli kolejny pakiet na przykład i tak dalej, a nadal subskrypcja będzie jedna roczna. Oczywiście w budżecie szkoły trzeba będzie ją sobie zaplanować pewnie, jeżeli będziecie chcieli z tego korzystać, ale to nie jest tak, że to za każde gogle są osobne. Tak jak na przykład my z Łukaszem mamy te gogle, ja mam Oculusa czy cokolwiek innego, to tam każde gogle są połączone z jednym kątem, co oznacza, że rzeczywiście gdybym chciał zrobić to z pięcioma osobami na raz, to musiałbym 5 takich aplikacji kupić, żeby to funkcjonowało. A tutaj mam to masowo, dostęp do tych wszystkich rzeczy, odświeżany co jakiś czas za pomocą opłaty. Pamiętajcie, że te urządzenia to jest, one bez tej licencji, bez tego portalu, bez dostępu do portalu nie będą działały, bo w sensie nic na nich nie wyświetlicie, bo ten portal pozwala przerzucać materiały na gogle. Inaczej tego nie obejdziecie, więc no, to jest obowiązek, będzie potem płatności. Nie teraz, ale za jakiś czas trzeba być tego świadomym. Znaczy, jeżeli mogę podsumować, to z mojej strony okulary, a portal to są dwa elementy, natomiast razem tworzą system klas VR, tak? Tak jak masz rację, według mnie też to jest system nierozłączny, natomiast my znaleźliśmy rozwiązanie, jeżeli ktoś sobie nie wykupi tego portalu, nie będzie miał zarządzania, może drukować sobie materiały w formacie kartek A4, które udostępniamy oczywiście. Natomiast jest to bardzo okrojona wersja, bo wtedy ściągacie po prostu Państwo jeden materiał czy jedną playlistę i nie macie możliwości zarządzania, macie tylko możliwość podglądu i zobaczenia, tak? No ale wiadomo, takiego chaosu nie da się opanować poprzez kartki i poprzez upominanie nauczycieli, po to mamy właśnie portal. Michał pyta, czy da się zainstalować inne zewnętrzne aplikacje, takie jak Google Earth na przykład do środka. Na tą chwilę nie i z tego co wiem od początku raczej składziemy nacisk, żeby nie było możliwości instalacji innych. To jest zamknięte środowisko, nie? Tak, jest to zamknięte środowisko, tak, dokładnie, aby po prostu uniknąć jakichkolwiek problemów z synchronizacją, tak jak zresztą czasami to ma miejsce z problemami z synchronizacją innych aplikacji, tak? Potrzebujemy zezwoleń na niektórych aplikacjach androidowych i tak dalej, do niepotrzebnych totalnie rzeczy i to zamyka nam pewne drogi. Dobra, panowie, słuchajcie, już jest 21:40, ja nie wiem, znaczy myślę, że naprawdę ograliśmy ten temat od A do B, nie no, znaczy poszliśmy dalej niż literkę B, pokazaliśmy wam w praktyce, była nawet teoria od Łukasza, był potem praktyk Patryk, który wam wszystko pokazywał od kuchni, widzieliście Seweryna, pokazywałem wam jak jako nauczyciel mogę wyświetlać te rzeczy. No i gdybym miał ten materiał wcześniej, przygotowując się do poprzedniego webinaru, miałbym większą świadomość, jaki to produkt jest. On ma swoje mankamenty, ale jest wart zaryzykowania, być może, nie wiem, taki zestaw czterech warto, bo chociaż spróbować, zobaczyć jak to będzie działało, jeżeli macie ograniczoną ilość budżetu na zakup. Zawsze od czegoś warto zacząć, potem można sobie dokupić w przyszłości, mówię, kolejne, bo to nie jest problem. Ja jestem zadowolony z tych testów.
Nie wiem, czy oczekiwałem czegoś więcej. Na pewno jest tak, że myślałem, że jest gorzej. O, tak, to jest dobrze. Myślałem, że jest gorzej. Zaskoczyło mnie pozytywnie i dlatego wyszedłem z inicjatywą tego, żebyśmy taki webinar zrobili jeszcze raz. Żeby nikogo nie pokrzywdzić tym, nie skrzywdzić tym, co mówiłem tam jakiś czas temu. I chciałbym teraz powiedzieć, że warto rozważyć ofertę firmy Actin. Ja przetestowałem i myślę, że to się będzie cały czas rozwijało i to jest produkt, który ma przed sobą przyszłość. Nie dorówna nigdy, żebyście byli świadomi, on nie dorówna temu, co będziecie widzieli w reklamach telewizyjnych. Jeżeli będzie pan Zuckerberg reklamował Oculusa, to zawsze zobaczycie tam hity, wow i w ogóle, bo to jest produkt komercyjny detaliczny, a tu mamy projekt edukacyjny. I to wiecie, że edukacja to nie zawsze to samo, co no, szeroko pojęty biznes. Więc ja być może dałem się skusić, znaczy uważam nadal, że Oculusy są ok, ale tutaj widzę bardzo to edukacyjne wsparcie. Ten portal rzeczywiście zaskoczył mnie kilkoma funkcjonalnościami, które są dla mnie ok i jestem w szoku, że te wyłączanie dźwięków, wyłączanie zestawów, wrzucanie wszystkiego za pomocą jednego guzika, no spoko, nie? Przy czym na pewno liczcie się z tym, że te gogle nie będą bezobsługowe. W sensie tam się będą działy rzeczy, które będą was zaskakiwały, jak nas za każdym razem, kiedy próbujemy włączyć i to się może dziać. Ale tak jak powtórzę, uczeń, który raz zresetuje sobie, zrebutuje te gogle i podłączy się drugi raz, na kolejnych lekcjach, które zobaczy walizkę, będzie już wiedział, co z tym zrobić. Nie? Także nie dramatyzujmy, nie? Tak powiem po prostu po ludzku. To ja tylko jeszcze odpowiem na pytanie Agaty na czacie, Class VR czy Oculus, które jest skierowane do ciebie, ale pozwolisz, że przejmę głos i po prostu na nie odpowiem, żebym się tutaj za bardzo nie nudził. A tak na poważnie, wiecie co? To są dwa różne produkty. Tak. Class VR jest produktem edukacyjnym, on jest skrojony pod edukację, tam nie znajdziecie komercji, natomiast Oculus jest produktem komercyjnym, który możemy zaadaptować do edukacji, tak jak każde inne okulary. Jeżeli kupimy sobie jakikolwiek system VR-owy sobie weźmiecie, musimy go w jakiś sposób sobie zaadoptować, czyli zainstalować aplikację. Trochę po swojemu, trochę znaleźć sposób na to, nie? Tak, ja mogę wam powiedzieć tak szczerze, że one będą i Class VR i te wszystkie inne, przepraszam, i Oculusy, i okulary HTC, czy te, które ja mam tutaj u siebie, czy jakiekolwiek inne, będą miały dużo lepszą jakość obrazu i dużo lepszą na przykład, jakby to powiedzieć, interakcję. Ale to jest coś za coś, słuchajcie, tam coś, mam tutaj na myśli ograniczoną ilość materiałów, ewentualnie, no wyobraźcie sobie, że ktoś padł na pomysł właśnie z tym Half-Life'em, żeby zrobić lekcję matematyki, no i teraz trzeba wymyśleć, żeby zrobić coś podobnego. Natomiast tutaj macie wszystko to, co jest potrzebne do lekcji. To jest tak, jakbyśmy wybierali pomiędzy podręcznikami, a pomiędzy na przykład, nie wiem, jakimiś rzeczami, które są zupełnie inne. I Oculus da fajne doświadczenie wirtualnej rzeczywistości jednej osobie, a Class VR jesteście w stanie grupę skoordynować pracę grupy przez ten portal. I to jest jakby taka zupełnie przewaga totalna. Nie? Jakby to jest Oculus to jest single player, czyli mamy jednoosobową zabawę, którą możemy świetlić na ekranie i jakby udostępnić ten ekran i ta jedna osoba, która koło nas stoi na biurku, możemy świetlać, a tu każdy może te gogle założyć, albo jakaś grupa uczniów chociażby i my kontrolujemy z poziomu przeglądarki, co oni widzą. To w ogóle nie ma konkurencji, jeśli chodzi o taki sposób wykorzystania, wirtualnej rzeczywistości. Nie? To Łukaszu się zgodzisz, że no to edukacyjnie rozwala wszystkie inne komercyjne rozwiązania, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość, bo ona jest skierowana też do pojedynczego użytkownika. A tu jednak mamy system grupowy. No dobrze, słuchajcie, bardzo dziękuję. Moglibyśmy tak gadać długo, ale już minęło strasznie dużo czasu, ja za chwilę lecę na kolejne spotkanie. Dziękujemy wszystkim, którzy by obsługiwali czat. Mamy nadzieję, że rozwiązaliśmy wiele waszych wątpliwości. Ja swoich wiele rozwiązałem. Patryku, dziękujemy za to, że poświęciłeś nasz wieczór. Wiemy, że jutro od rana znowu zaczynasz walkę. Wszelkiego rodzaju kontakty do firmy macie na czacie, na stronie internetowej. Ja jeszcze na koniec w imieniu swoim i Łukasza chciałbym też polecić wam nasz kurs, do którego link też znajdziecie w opisie tego postu, czyli Laboratoria Przyszłości w Praktyce, w którym dzielimy się tą naszą praktyczną wiedzą po to, żebyście wy, mając ten sprzęt, czy to drukarki, czy gogle, czy aparaty, czy cokolwiek innego, wiedzieli to, co Łukasz powiedział, jak je wykorzystać, a nie żeby leżały w szufladzie. I tą naszą kreatywnością, łączeniem tych narzędzi będziemy chcieli się z wami dzielić. Pierwsze spotkanie już w przyszłym tygodniu, ale spokojnie, nabór cały czas trwa. Kliknijcie sobie w link i czytajcie. Bardzo dziękujemy również za pomysł na ten webinar. Przypomnę, webinar powstał we współpracy z firmą Actin i dzięki za gogle do testowania. Możecie ich spotkać w Radomiu w najbliższy weekend, a w Warszawie za tydzień i widzimy się ostatecznie w Krakowie
również. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. To dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Dużo zdrówka. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.